Witam serdecznie wszystkich na live'ie dzisiaj z udziałem obecnych. Napiszcie, czy mnie dobrze słychać. I od razu przepraszam za hałasy. Mój pies tutaj jakąś kość dorwał i ją namiętnie tłucze o podłogę. Wioleta, wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, Wioleta ma dzisiaj urodziny. Dobrze mówię, Wiola? Masz dzisiaj urodziny, co? Także pożyczcie Wioli. Dobrze. To nie będę, Wiola, mówił, które. Super. Słuchajcie, jak zwykle telefony wyświetlone są, możecie dzwonić. Ja tutaj się już zaopatrzyłem w stojaki do telefonów, żeby widzieć, że dzwonicie, żebym nie musiał patrzeć ciągle na dół na telefon, więc sobie dzisiaj już postawiłem telefony. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będę odbierał na czas. No Wiola, nie musiałaś mówić. Także słuchajcie, dzisiaj wydarzyły się dwie rzeczy, które myślałem, że się nigdy nie wydarzą. Zadzwonił do mnie znajomy. Nie będę mówił szczegółów, bo on jeszcze jest pimo i musi tak pozostać. I że się obudził, to było dla mnie niesamowite. Szczególnie, może kiedyś powiem wam więcej, na razie nie mogę, ale to jest no, po prostu rozwala umysł. Że to jest szczególna osoba dla mnie. A druga sprawa, udało mi się nawiązać kontakt z Moniką, znaczy mojej żonie. Spotkała dzisiaj w sklepie Monika, która odeszła kilka lat temu, troszeczkę przed nami i straciliśmy kontakt z nią. Usiłowaliśmy ją znaleźć wszędzie, gdzie się dało, no i się znalazła w końcu dzisiaj w sklepie przypadkiem. Także Monika, jak słuchasz, to chciałem ci oczywiście zaprosić do nas, tak jak Jola cię zaprosiła na sobotę. No była u fryzjera wizyta. Ja rzadko chodzę do fryzjera, jak już muszę, nie? A nie mam czasu po prostu. A ostatnio w tym tygodniu, słuchajcie, nie będę miał czasu, naprawdę mało czasu, więc się nie spodziewajcie jakichś tam dużych rzeczy, chyba że się wyrobię z robotą wcześniej, bo nie mogę wam jeszcze czegoś powiedzieć, ale powiem wam pewnie niebawem. O, tak wam powiem. Że mogą u mnie być duże zmiany na lepsze, mam nadzieję, ale muszę przez ten tydzień trochę przysiąść nad pewnymi rzeczami. No, dziękuję za elegancko. No lepiej wyglądam tak, nie jak taki jakiś loczek. Witajcie grzesznicy. My nie jesteśmy grzesznikami, dlaczego grzesznicy? Także dzisiaj dwie osoby się pojawiły, których nie spodziewałem się z powrotem w moim życiu. Super. I Monika, jak oglądasz, to daj znać. W ogóle coraz więcej osób się budzi, to jest super. Poczekamy na... Ile mamy? 80 osób? Jeszcze chwilę poczekamy. O, Jola. Aha, dzisiaj słuchajcie, właśnie. Najważniejsza rzecz. Jola dzisiaj się źle czuje i słucha niestety z łóżka. Słucha z łóżka i słuchajcie... nie może siedzieć tutaj koło mnie, bo się źle czuje, ale może zadzwoni, jak będzie miała coś do powiedzenia. JW nie ORG, to jest moja żonka. Mam stojaki na telefon, taki dowcip mi tu ktoś wysłał. No mam, taki pokażę wam. Trochę wam pokażę ten behind the scenes
O, mam takie stojaki na telefon, dwa. I po prostu one stoją i czekają na wiadomości, nie? Tak to wygląda. O, a tutaj mam, o tak widzicie, tutaj mam czat, tutaj mam całą tą odpaloną scenę, tutaj mam następny laptop i o, tak wygląda to. No to tyle. Dobra, z powrotem zamontuję kamerę. To już wiecie, jak to wygląda. No tak. Także ta osoba, która do mnie zadzwoniła, napisała mi, że słucha. Dziękuję. Jedna przynajmniej. Także dzisiaj trochę będę pewnie nie ogarł z czatem, bo zwykle Jola ogarnia. Ale postaram się jak najlepiej. Będę mógł. Tylko wiecie co, chyba muszę... Coś mi się wydaje, że muszę chyba mój telefon rozparować z komputerem. Na chwilę. No właśnie, bo mi się będzie odbierać wszystko na komputerze. A co na świadkowski argument, że to proroctwo, że będzie coraz mniej braci i pozostaną tylko najmocniejsi? No ale to nie jest biblijny argument, nie? To oni sobie... Słuchajcie, jak jest... Wzrost, to mówią, że się proroctwo spełnia. Jak jest spadek, to też się proroctwo spełnia. Za każdym razem, czy jest dobrze, czy jest źle, to zawsze się proroctwa spełniają. Oni są w stanie dopasować sobie proroctwo do wszystkiego, nie? Oreo, no ale to tak nie będziemy się bawić. Za głośno. Musisz być ciszej. No. Oho, przyszedł tutaj. Pokaż się tutaj. No. Pokaż się, zobacz jaki. Pokażemy się tutaj. O, zobacz. O, no, pokaż się tutaj wszystkim. O. No i już. Już jest, już. Dobrze. No, już. To pies się przywitał. Jola czyta tam na telefonie te czaty, wiecie? To... O, dziękuję wszystkim za to, że ją pozdrowiliście. Nie ma przeziębienia, wiecie co? Plecy sobie naziębiła i ją strasznie bolą. Także ponaświetlała sobie lampą i teraz sobie... nasmarowana jest takim rozgrzewającym czymś, maścią i sobie teraz leży. Coś mi się wydaje, że muszę chyba trochę powiększyć ten statystyki z YouTube'a, bo są za małe. O. Czy istnieje opracowanie dla psychologów, którzy pracują z osobami, które wychodzą z sekty? Słuchaj, nie wiem. Temat się taki pojawił w zasadzie i dyskutujemy go z paroma osobami i może coś takiego się pojawi. Po prostu stworzymy coś takiego, bo szczerze mówiąc, no ja nie jestem psychologiem, ale nie jest mi wiadome, natomiast wiem, że chyba innym psychologom też nie jest znane żadne takie opracowanie, a niestety wśród świadków jest mało psychologów. Co jest związane z tym, że no, raczej z edukacją na bakier są świadkowie, nie? Więc jak ktoś wyjdzie, w przeciwieństwie do mormonów, gdzie edukacja nie jest takim wielkim problemem, no to u świadków jest mało kadr. I to jest problem zasadniczy. No, korzonki może, rzeczywiście. Jak odpalisz live'a, to w Warwick internet wyłączają. Wiesz co? Nie. Aha, słuchajcie, jeszcze jedno ogłoszenie.
Wyobraźcie sobie. O, pozdrowienie. Tu jeszcze WhatsApp odbiera mi na komputerze. Muszę też WhatsApp stąd wyłączyć. O. Wyobraźcie sobie, że... No, dziękuję bardzo za pozdrowienie dla Joli. Wyobraźcie sobie, że w moim zborze mądrzy bracia doszli do przekonania, że ja mam kanał YouTube, ponieważ mam złość na organizację. No więc do wszystkich, którzy oglądają i będą oglądać tego live'a z mojego zboru, muszę wam powiedzieć, że ja nie mam żadnej złości na organizację ani na świadków i nie obchodzi mnie, co o mnie myślą świadkowie tak naprawdę i wcale nie robię tego ze złości. Robię to dlatego, bo po prostu zwyczajnie chcę pomóc innym ludziom, żeby nie musieli przechodzić przez to, co ja i inni, tylko żeby mogli mieć łatwiej dać sobie radę z wychodzeniem, z realizacją, z uświadomieniem sobie, w czym tkwią i żeby nie mieli tych rozterek, tych długich stanów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Po to w ogóle robię to. Tak, także to jest no chore, nie? To tak jakby ktoś powiedział, że świadkowie, którzy zostają świadkami w dorosłym wieku, mają złość na Kościół katolicki i dlatego zostają świadkami. No mniej więcej taki poziom myślenia. Co my tam mamy? Dobrze. Słuchajcie, telefony są, chyba działają. Jeżeli się nie możecie dodzwonić, to napiszcie. Chyba wszystko jest ok. I zaczniemy sobie opowiadać. Może za chwilkę jeszcze, jak trochę więcej osób dojdzie. No i tak w ogóle to myślę, że ten live niedzielny to chyba przesuniemy od następnego tygodnia na sobotę. Co myślicie? Można go zrobić nawet trochę później, tak z godzinę później w sobotę. Jakub, napisałem grzesznicy, bo poszedłem ironią, sarkazmem kasarony. No, dobra książka. Sara Jaszewska, czy ty jesteś psychologiem, czy może? Powiedz. Na pozdrowienia dla Joli to nie będę odpowiadał, bo ona to czyta. To śledzi. No, myślę, że sobota chyba lepsza jest, bo w niedzielę to wiele osób już tak idzie, a ten live tak czy owak jest zapisany. Można go sobie odtworzyć, nie? A niedziela to jest tak, że wiecie, wszyscy się szykują do... Słuchajcie, to, dzięki Marta, to wyglądał jak jakiś pato streamer trochę z tym. Ale nie ma innej opcji, tylko takie znalazłem, żeby się wyświetlało. Dziękuję. Tam jest w opisie, słuchajcie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, bo tych YouTube coraz słabiej to monetyzuje te rzeczy, to możecie ten link w opisie kliknąć albo zaraz wkleję link. I tam piszecie wiadomość i ta wiadomość, to jest ta wiadomość, która wyskoczy, więc nie piszcie tam jakiś, jeżeli nie chcecie ujawnić swojej tożsamości, to nie piszcie tożsamości swojej w niku, nie? Jak wejdziecie w ten link. Zobaczmy sobie tutaj. O. Mamy pierwszy telefon. No, witam cię, Maciek. Witaj, Hania. Słuchajcie, jeżeli będzie za cicho, to powiedzcie. Ja podgłośnię Hanie. Mów, Hania, coś, żebym cię mógł ustawić. Co ja mogę powiedzieć? To. Może zaśpiewam. Hania to jest w ogóle, wiecie, Hania to tutaj wszystkie streamy zalicza, taka gwiazda. Nie, ale... Maciek, ale wiesz co, będzie taki moment, że ja sobie ze wszystkim odpuszczę, ale nie, co no ja spoko. Jestem, wiesz, tak naprawdę, co ja jestem po tym wybudzeniu, no nie? Znaczy w sensie, no, ja zrobiłam bardzo duże, idę jak burza w pewnych kwestiach,
Ale powiem szczerze, że ja po prostu lubię ciebie, Maciek. Lubię tych ludzi, którzy się powybudzali. I ten, i jest mi bardzo miło. A ogólnie, no to właśnie tam powiedziałeś o tym, że ktoś tam ciebie szykanuje, że nie lubi świadków i że tam masz ten kanał i tak dalej. No właśnie, ja bym chciała powiedzieć, że takie w ogóle się zastanawiam, jakby to było, gdybym się wybudziła na przykład 10-15 lat temu. Tych kanałów takich nie było. No może byli jacyś bracia, którzy coś mówili, ale bardziej też mówili o Biblii, no nie? A ty też przedstawiasz różne takie, no też od psychologicznych tych rzeczy, też trochę takiego sarkazmu śmiesznego wprowadzasz. Ja jak nieraz niektóre rzeczy słuchałam, to po prostu sama do siebie się śmiałam, że w takiej formie nieraz, że coś tam, no to przewijmy troszeczkę, bo nie da się tego słuchać albo coś tam, nie? Ale to, nie no, ja rozumiem, że ty też pewnie do jakiegoś momentu podejrzewam tak, że będziesz prowadził pewne rzeczy. Ja o wszystkim dzisiaj powiem, słuchaj, bo, o wszystkim powiem jeszcze ze no, swojej strony. Bo to właśnie, bo to w którymś momencie podejrzewam, że już się tam człowiek no, wybudza i wyżeguje za przeproszeniem w pewnych kwestiach i odpuszcza, tak? I to jest najlepsze wybudzenie w sensie tego, że takie odpuszczenie wszystkiego, czyli już w to nie wchodzisz i się tym nie zajmujesz. No ale chciałam właśnie powiedzieć, że co by było, gdybym ja na przykład 15 lat temu się wybudziła? No właśnie to jest to, że tak sobie myślę. Wiesz, nie wiem, nie wchodziłam te 15 lat temu w te kanały, więc nie wiem, co było na rynku, tak jakby, no nie. Ale to, że to prowadzisz i też Jacek pojawił się z Kanady, no nie, tam robiłeś podcasty, ja tego słuchałam. I no, on też otworzył tą grupę wolnych ludzi. I chodzi o to, że po prostu tutaj mamy takie namacalne wsparcie, tak? Ci ludzie się poznają. No jest to chyba też taki okres, że bardzo dużo ludzi jednak się wybudza, no nie? Tak. I te kanały, to wszystko jest bardzo potrzebne, bo ja wiem sama po sobie, jak bardzo przeżywałam różne rzeczy i co się ze mną działo. I zresztą tutaj też, wiesz, no tam ja byłam akurat, byłam jak jakby z kanału Bożenki, tam Bożenka założyła grupę WhatsAppową. My tam się też bardzo wspieramy. I wiesz co, ja pamiętam takie nawet moje relacje. Słuchajcie, przyszedł do mnie do Lidla. Wiecie, też tak Maciek, ja teraz to mówię zupełnie z innej perspektywy, ale ja płakałam, ja się denerwowałam, ja się bałam. Różne były reakcje moje, mojego ciała i wiesz, i ci wszyscy ludzie, którzy byli na grupie, wspierali mnie, wiesz, dodawali otuchy. Tutaj też na naszej tej grupie właśnie u Jacka napisałam coś. No, nie każdy sobie radzi emocjonalnie w taki sposób, nie wiem, książkowy, tak, że dowiedziałeś się tego i nie wiem, jakby nie potrzebujesz wsparcia innych. No każdy z nas jest inny, tak? Tak, ja bardzo kochałam organizację, bardzo, naprawdę ja byłam takim, no naprawdę gorliwym świadkiem Jehowy, tak? Dzieci tam, wiesz, terroryzowałam niemalże, chodźcie, to, tamto, męża, wiesz, szykowałam, no po prostu byłam taką osobą bardzo, bardzo gorliwą. Jak człowiek się o tym wszystkim dowiaduje i otwiera oczy, to ja nie wiem, naprawdę szczerze mówię, nie wiem, jakbym sobie poradziła bez grupy ludzi, których poznałam. I to, że ty jesteś właśnie, prowadzisz kanał, Berejczyk, no słuchaj, nie wymienię wszystkich, no moja Bożenka, zawłaszczeni przez sekty, naprawdę są te kanały i one dają takie poczucie tego, że ja nie zwariowałam, tak? Że ja nie zwariowałam, że mi się po prostu, nie wiem, coś z głową stało, że ja to widzę, tak? To właśnie, no właśnie to jest to, no, że te kanały są potrzebne. A jeszcze dzisiaj taką rzecz się pochwalę, byłam pierwszy raz na wyborach. Nie będę pytał, na kogo głosowałaś, właśnie możemy rozłączyć. Posłuchaj. Nie,
Na pewno nie na PiS, tylko powiem tyle. No ja nie na PiS nie głosowałam i zostałoby to, ale co chciałam powiedzieć, no ale byłam pierwszy raz, nie bałam się, szłam szczęśliwa, że robię, mam jakiś tam swój głos. Chociaż wiem, że polityka jest ciężka i wielu ludzi nie miesza się do polityki. Ja też mam świadomość różną na ten temat, ale po prostu no, zrobiłam tak, jak uważałam i no i tak się stało, tak? Ale mówię, no cieszę się, że są te kanały i chcę tak tylko Maciek zakończyć, że właśnie, że jeżeli, że, żebyś ty się też tam na przykład właśnie nie denerwował czy coś, że ktoś tam tak mówi, bo absolutnie po mnie to spływa. No. Znaczy nie, ja ci chcę tylko po prostu tak podziękować, że jesteście wy wszyscy, którzy prowadzicie kanały. I Bożenka na przykład zawsze też mówi, że wszyscy, nikt nie powinien tam między sobą konkurować czy coś tam, bo wy wszyscy robicie kawał dobrej roboty dla ludzi, którzy się wybudzają, naprawdę, no. No dobra, ja dziękuję, jak coś tam będę chciała się powiedzieć, to zadzwonię, no w każdym razie Maciek, dziękuję. Proszę, Jola, przyjemność tak, po mojej stronie. Osobiście, chcę osobiście Jolę pozdrowić i wszystkiego wam dobrego życzę na razie. Dziękujemy, dziękujemy. To słuchajcie, ja jeszcze wam tak powiem, że pierwsze, co musicie wypracować w głowie, jak się budzicie, to to, że będziecie, bo Świadkowie Jehowy lubią plotki, będą o was mówić, na was psy wieszać. Jakiekolwiek konflikty będą, to wy już będziecie zawsze winni jako ci odchodzący. Musicie po prostu się z tym musicie się z tym pogodzić. Po prostu będą na was psy wieszać, odciąć się i niech se gadają. Ja mam to głęboko gdzieś, że coś tam gadają. Tylko po prostu wiem, że część osób z mojego zboru słucha, więc mówię, że jaka jest motywacja dla ich wiadomości po prostu. Ja nie mam z tym absolutnie problemu. Ja wiem, że oni uważają, że ja jestem jakiś najgorszy. Jeszcze jakiekolwiek były, wiecie, kiedyś konflikty międzyludzkie, to one wszystkie już będą na moją niekorzyść, że ja już nie mam głosu. I to musicie sobie dać uświadomić, że po prostu tak jest. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić. Trzeba się uwolnić mentalnie od tamtych ludzi, bo pomyślcie o nich jako o ludziach, którzy są wyprani, mają wyprane głowy i po prostu to są chorzy ludzie na ten moment. W pewnym sensie. Inaczej nie będziecie wolni. Jeżeli mentalnie się nie odetniecie od zboru i po prostu pomyślicie sobie, że nie obchodzi mnie to, co oni myślą. To jest ci ludzie, słuchajcie, wy ich nie obchodzicie. I w drugą stronę musicie tak samo być. Dopóki nie wyjdą z tej organizacji, musicie, to ci ludzie dla was muszą nie istnieć. Na zasadzie, że musicie się nauczyć żyć bez nich, tak jakby po prostu nigdy nie było ich. Im szybciej to zrobicie, tym będzie lepiej. Naprawdę, mentalnie. Trzeba się odciąć od tego, od ich życia, co oni robią, co robili. Po prostu. Inaczej będziecie ciągle mentalnie uwiązani do tego zboru. No, a tak w ogóle nawiązując do tego, że jest tyle kanałów i tak dalej, dla mnie, słuchajcie, to jest niezła zabawa, muszę wam powiedzieć. Fajnie jest, poznaję dużo ludzi. Jeszcze live'y są jeszcze lepsze, bo jest interakcja ciekawsza niż tam nagrywanie podcastów, chociaż to też robię. Chociaż pewnie się spóźnię w tym tygodniu z obiecanym podcastem, bo mam ważną rzecz do zrobienia i muszę to zrobić po prostu. Jak się wyrobię, to oczywiście zrobię ten podcast. Mam go napisanego, tylko muszę nagrać. Słuchajcie, Juri, taki z Ukrainy, też wybudzony. On też będzie te podcasty, które ja robię, scenariusze chyba chcę zrobić po ukraińsku, także będzie się coraz więcej ciekawszych rzeczy w różnych też innych językach. To raz. I co nam jeszcze chciałem powiedzieć? Wątek mi się urwał. Aha, jest to dla mnie niezła zabawa. I najbardziej ja, słuchajcie, szanuję tych ludzi, co odeszli w latach 70., 80., gdzie naprawdę cokolwiek znaleźć na temat takich nauk świadkowskich, to no, trzeba było nieźle grzebać, nie? To tych ludzi szanuję najbardziej. Bo nie ma społeczności, nie było nic. A teraz, co jest ciekawe, mamy społeczność. To jest fajne, bo są, słuchajcie, te kanały różne się potworzyły. To nie chodzi nawet o słuchanie tych kanałów, tylko dzięki temu można poznać różnych ludzi, innych.
No, można się na spotkania umawiać. I dzięki temu tworzymy sobie taką grupę znajomych i łatwiej jest nam po prostu. Nie? Mimo, że tam odeszliśmy, to jednak coś tam nas łączy, możemy sobie porozmawiać razem. No, co tam mamy w czacie? Najtrudniejsze jest, to Kamil napisał, najtrudniejsze jest zerwanie kontaktów z ludźmi, z którymi mamy naprawdę fajny kontakt. No, ale wiesz, to oni zrywają z tobą kontakt, nie? To musisz to zrozumieć, że to oni z tobą zrywają kontakt, tylko po prostu uszanuj ich wolę, okej, okay, są chorzy ludzie i traktuj ich na ten moment jako takich. Dla swojego psychicznego dobra, bo inaczej zwariujesz. Wojciech. Witam, żona nieobudzona, piekło przechodzę. No to jest, no. Lucja. Witam wszystkich. Od czasu do czasu nie pokazałam się w... Urwało wiadomość, przepraszam. Skater Team. Ja jestem wybudzona 4 lata i nie szukają ze mną kontaktu starsi. Tak, szukają zagubionej owcy. To ciesz się, że nie szukają. Słuchaj, to powinnaś się cieszyć. Generalnie to jest okej. Okay. Jeżeli siedzisz cicho i nie będziesz prowadzić kanałów na YouTubie, wypisywać na Facebooku rzeczy, to oni się nie będą tobą interesować. Wiele znam takich przypadków. Bo to, wiesz, możesz sobie myśleć, co chcesz, tylko nie wolno ci tego głosić. No. Danuta napisała, że to nie są prawdziwi przyjaciele. No dokładnie, to nie są prawdziwi przyjaciele. Słuchajcie, cały majstersztyk tej organizacji polega na tym, że oni ci wmówili, mi wmówili, tobie wmówili, że to jest rodzina, duchowa rodzina i że ta rodzina jest lepsza od cielesnej rodziny. No to nie jest lepsza rodzina, dlatego że żadna, albo przynajmniej 9% rodzin nie wyprze się ciebie, nawet jeżeli coś głupiego zrobisz. Albo inaczej myślisz. Nie wyprze się ciebie rodzina normalna, jeżeli dzisiaj zagłosujesz na PiS, a oni będą głosować na PO. Nie? A u świadków jest odwrotnie. 99,9% ludzi się ciebie wyprze. Dlatego, że masz inne poglądy niż oni. I to jest taka rodzina. To jest taka rodzina, że całą rodzinę tracisz, jak jeden mąż, na ogłoszenie jakiegoś dupka z ambony. Nie, wyjdzie jakiś goguś, window cleaner albo inny specjalista i on ogłosi, że teraz już nie jesteś, ten a ten nie jest już świadkiem Jehowy i następni inni inteligenci przestają do ciebie się odzywać, nie wiedząc dlaczego zostałeś wykluczony. Czy dla kaprysu ich? Czy zabiłeś kogoś? Czy może masturbowałeś się? No to po prostu chore to jest. Śmieszne. Jak można traktować tak drugą osobę bez nawet podstawowej wiedzy, dlaczego ją tak traktuje, nie? To jest odczłowieczenie dopiero. Dobrze. Kogo mamy dalej? A się tutaj mi window cleaner jeden odezwał i mówi, że wo. Słuchaj, chodzi mi o... Nie, ja nie mam nic przeciwko żadnym zawodom, tylko generalnie niech będzie elektryk. Nie, bo elektryków też lubię. Słuchajcie, nie mam takich... To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że są ludzie, którzy nie mają znajomości jakiejś podstawowej psychologii i oni myślą, że są nie wiadomo kim, nie? Tak naprawdę. A nawet roszczą sobie większą wiedzę, bo biblijną na Uniwersytecie Strażnicy się nauczyli i będą mówić innym, jak mają żyć. No. Tutaj mi pisze, tutaj znajomy mi ochrzan daje na żywo, że okej. Okay. Muszę w ogóle ten... Okej, okay, muszę wyciszyć sobie. Słuchajcie.
ten czat muszę wyciszyć w jakiś sposób. To chyba mogę to zrobić poprzez... Okej, dobra. Teraz jeszcze update'y mi tu. Dobra. Chyba jest okej, nie będę już dostawał notyfikacji tutaj na takich dźwiękowych. Nie wiem, czy to było słychać, czy nie. Robert, właśnie dowiedziałem się, że jesteście z Glasgow. Byłem w Polish South. Wy chyba w North. Wiesz co, ja już nie byłem w polskim zborze, chyba jak one były rozdzielone, bo ja byłem w słowackiej grupie, ale nie kojarzę ciebie z nazwiska. Napisz do mnie. Masz tutaj, słuchaj, na WhatsAppie napisz i się zgadamy. Zadzwonimy. Zdzwonimy się po live'ie. Ja nie wiem, w którym zborze byłem do dzisiaj, szczerze wam powiem. Wiem, że grupa słowacka była przy którymś zborze, ale polskim, ale w którym byłem, nie ma pojęcia. Potem byliśmy w szkockim. Najpierw byliśmy w polskim, jak był jeden. Potem jak się podzieliły, to powstała grupa słowacka i zanim się podzieliły, powstała grupa słowacka. Ja byłem przez wiele lat w słoweńskiej skupinie. Także sam się sprawał w Słowencinie. A teraz, no a potem przeniosłem się do zboru angielskiego, i który znacznie przyspieszył moje wybudzenie. Akceleracja wybudzenia nastąpiła. Agatka Kwiatek. Kochani, chciałabym zadzwonić, ale jeszcze nie mam odwagi. Jestem świadkiem Jehowy. Powiem tylko, że przez 16 lat byłam betonem, ale się wybudziłam. Ale jestem tylko ze względu na moją fanatyczną córkę. Mysłowice pozdrawiają. No. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy rozmawiać o emocjach. Ja wam opowiem, jak to u mnie wyglądało. Jak ja się budziłem. Może nietypowo budziłem, ale to się zaraz okaże. Ja się budziłem, słuchajcie, no nie mogę tak powiedzieć, że miałem jakiś taki moment aha, wybudzenia, nie? Nawet dzisiaj rozmawiałem z tym znajomym, który słucha i doszliśmy do wniosku, że my chyba nigdy nie byliśmy do końca w prawdzie. Na zasadzie takiej, że no nie byliśmy takimi chyba moherami, nie mogę powiedzieć. Bo na przykład dla mnie nigdy to nie była kwestia Armagedonu, nigdy nie była kwestią, dla której służyłem na przykład Bogu, albo jakieś takie... Po prostu nie skupiałem się na tym. To nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Życie w raju, jeżdżenie na kocie, stąpanie po wężach, nie? Tam nie wiem, co jeszcze. W ogóle mi to, do mnie to nie przekonywało, nie trafiało to do mnie. W sensie nie, że w to wierzyłem, nie wierzyłem, tylko po prostu takie, no okej, okay, będzie to fajnie, nie? Ale to nie jest nieistotne to jest w ogóle, co będzie. Jakieś tam planowanie domu w przyszłości, jak będę żył, co będę robił. Tak. Nie wiem, czy tam, jak piszecie numer swój do kogoś, to nie piszcie. Napiszcie do mnie na WhatsApp, do kogo chcecie i te dwie osoby niech napiszą, ja wam przekażę numer. Bo chyba YouTube wycina numery i nie można pisać w czacie. Ani e-maili, ani numerów, zdaje się. Dobrze, więc u mnie to wyglądało tak. Ja zacząłem, jak zostałem w ogóle świadkiem, to studiowałem z takim znaną osobą, z Marcinem P. Nie wiem, czy on by chciał, żebym powiedział jego nazwisko. Z Marcinem, też youtuberem i no, on też już nie jest w zborze. I on taką fajną mi rzecz zaszczepił, że... No i też studiowałem jeszcze u rodziny, która, że tak powiem, była trochę w opozycji do czołowych sił politycznych w zborze, jak już mamy wieczór wyborczy. No i te czołowe polityczne siły wyborcze, oni trzymali, tak, że tak powiem, opozycję w kącie. No i dzięki temu, mając za wroga głównego starszego, który trząsł całym tym zborem, było mi łatwiej nie wyrobić sobie takiego strachu przed starszymi. Ja po prostu miałem łatwiej
o wiele łatwiej z tego powodu, że dla mnie nigdy starsi nie byli ani żadnym autorytetem, chyba że sobie wypracowali autorytet, ale nie, że ktoś miał, wiecie, etykietkę, jestem starszym. No dobra, se bądź, ale co mnie to obchodzi? No i to, to już był taki, myślę, taka przewaga, którą miałem na starcie. Dodatkowo widziałem wiele różnych rzeczy, więc starsi autentycznie jawili mi się jako politycy. Autentycznie, to dla mnie to była taka brudna polityka, jak obserwowałem starszych. No i potem oczywiście minęło parę lat, miałem takie jakieś tam doświadczenia nie za bardzo miłe w zborze. No i takiego miałem starszego, który się czepiał o wszystko, nie? Na przykład, że nie byłem dogolony, na przykład będąc pionierem nie ogoliłem się na zebranie, no to on mówi, że jestem nieogolony, ale to nie, że miałem jakąś brodę, tylko po prostu, wiecie, no, jakieś tam minęło niecałe 24 godziny, odkąd się ogoliłem, więc już było widać troszeczkę tego zarostu i nie możesz mieć punktu i mnie skreślił, nie? Skreślił mnie z prowadzenia zbiórek, z prowadzenia z tego, wszystkiego po prostu mnie wykreślił. Także dla mnie nigdy to nie było jakieś tam te ich apanaże, bycie starszym sługą, to nie była dla mnie ani marchewka, a ponieważ się ich nie bałem, to i kija na mnie nie mieli. Ja sobie tak zawsze tak trochę z boku byłem. No i potem miałem kolejnych parę takich ciekawych przeżyć, jak przeprowadziłem się do mojej żony, do zboru, potem przyjechałem do Wielkiej Brytanii, potem byłem w słowackiej grupie, ale to też zmiana kraju otwiera oczy na wiele rzeczy, bo widać w obcojęzycznych zborach, jak wiele rzeczy się robi inaczej. Dopiero wychodzi na to, jak w Polsce patologiczne są niektóre sytuacje i podejścia. Poznaje się ciekawych ludzi i tak dalej. No więc i cały ten czas ja zacząłem myśleć, bo mi wiele rzeczy się nie zgadzało, nie? Na przykład pokolenie i to dla mnie już było wtedy dziwne, to pierwsze. Ktoś mi coś tutaj napisał, momencik. Aha, napisał mi tutaj znajomy, że podobno na kursy pionierskie nadal są wpuszczani zaszczepieni tylko. No. Oni dalej to w to brną. Okej. Tutaj Kesja i prosi o kontakt do Idy. Ida, napisz do mnie wiadomość na WhatsAppa, to ja was skontaktuję razem. No. I mi się wiele rzeczy nie zgadzało. Widziałem te rzeczy, ale byłem przekonany, słuchajcie, tak samo jak ludzie, którzy myśleli podobnie jak Rutherford dostał władzę, że te wariactwa są przejściowe i to się kiedyś skończy. Czy ja miałem nadzieję, że to się, wiecie, religia prawdziwa, Duch Boży działa, więc on będzie to wszystko wyprostowywał, no i będzie coraz lepiej. Jest źle, ale będzie lepiej, nie? No ale ku mojemu zdziwieniu to wariactwo zaczęło się pogłębiać coraz bardziej. Więc coraz więcej pytań miałem, jak oni zaczęli zmieniać. Już szczytem było to nakładające się pokolenie, to też przecież normalnie trzeba być, nie wiem, kretynem, żeby w to wierzyć, naprawdę. Bo to jest nielogiczne. Ale to by chyba był jakiś taki, nie wiem, jakiś test na to, czy w ogóle będziemy pytać? Bo to jest, wiecie, podobny mechanizm jak w Rosji, nie? Co się dzieje? Że Putin jakąś bzdurę wystrzeli i ci tam ludzie może w to nie wierzą, ale nie kwestionują, bo nikt nie chce się podkładać za jakąś głupotę. No a Putin jest tak odklejony, że on myśli, że oni wszyscy wierzą. Albo nawet, może nawet nie dba o to, czy oni wierzą. I podobny mechanizm jest tutaj. No więc ja zacząłem coraz bardziej się budzić. Potem miałem taką sytuację, słuchajcie, że poszedłem na studia. Najpierw poszedłem do koledżu, potem z koledżu poszedłem na studia tutaj w Wielkiej Brytanii. I na przykład jak poszedłem na studia, to mnie zdjęli ze wszystkiego. Kompletnie. Byłem tam lektorem i tak dalej, nie mogłem nic robić. I traktowali mnie taką, jak taką zapchaj dziurę. Wiecie, jak nikt nie przyszedł z lektorów, to wtedy do mnie się zwracali. Czy mógłbyś przeczytać na przykład, albo cokolwiek innego zrobić, nie?
A ja wiecie, naprawdę, my jesteśmy takimi ludźmi, że jakbyście zadzwonili do nas o godzinie 3 w nocy, że trzeba gdzieś jechać, bo ktoś jest chory, trzeba komuś pomóc, ja wstaję i jadę, nie pytam. Nawet pieniędzy nie chcę. Naprawdę, my takimi ludźmi jesteśmy. I to jest kolejny pozytywna rzecz po wykluczeniu. Już nie naprawiam laptopów, nie naprawiam żadnych rzeczy, nikt do mnie nie dzwoni, jak dzwonili. Z bzdurami. Teraz sobie płacą pewnie w jakichś serwisach albo sobie innego musieli znaleźć. No. Ale wracając do tematu. No i przyszedł taki moment, że właśnie poszedłem na te studia i na przykład był taki brat, który mnie krytykował strasznie za to, nie? Że poszedłem na te studia. Po czym, słuchajcie, 2 lata później poszedł dokładnie na te same studia, bo ja poszedłem taką ścieżką przyspieszoną, znalazłem sobie takie wyjście, żeby skończyć studia prawie rok wcześniej i on to samo zrobił. Ten sam kierunek. Jeszcze się postarał, żeby lepszą ocenę mieć ode mnie. I potem chodził z medalem, który dostał i się chwalił na zebraniu. Nie pokazywał wszystkim, że dostałem medal. No. Ale i to mi dało takie do zrozumienia. Tak zacząłem się zastanawiać, bo mi się wiele rzeczy zaczęło składać. Jak to wszystko funkcjonuje. Jak wiecie, jak taka dwulicowość. Zaczęło mi się to składać, że po prostu najzwyczajniej to jest kontrola, nie? Oni starają się emocjonalnie ciebie kontrolować. Zacząłem zgłębiać wiele rzeczy. A ponieważ ja już wcześniej miałem kontakt z jakimiś takimi dziwnymi sprawami, ludzie do mnie pisali, bracia, że Maciek, a co myślisz o tej, nie wiem, australijskiej komisji? No i ja tam szperałem, no nie? I w pewnym momencie, słuchajcie, jakieś tam tematy wyszły i ktoś mnie już któryś raz o to pytał i ja stwierdziłem, że już mi się nie chce o tym rozmawiać, więc napiszę bloga o tym. Napiszę stronę, sobie zrobię, jak będziesz chciał, to dam ci adres, sobie pójdziesz i zobaczysz. Nawiasem mówiąc, zastanawiałem się, czemu strażnica czegoś takiego nie zrobiła, bo to by było logiczne. No i się dowiedziałem dlaczego. Jak zacząłem zbierać te materiały, to po prostu zaczęły mi się szeroko otwierać oczy, bo stwierdziłem, że nie no, kurczę, wiecie, jedna rzecz nie taka, druga nie taka. Im głębiej w las, tym gorzej. Tym więcej rzeczy wychodzi na jaw. Aż w pewnym momencie stwierdziłem, bo ja zawsze mówiłem, że ja jestem świadkiem Jehowy, ponieważ uważam, że tam jest prawda, że oni najlepiej Biblię wyjaśniają, ale jeżeli ktoś mi pokaże inaczej, to przestanę. Myślałem, że wtedy jeszcze nie będzie takiej sytuacji, ale się tak wydarzyło. No i doszedłem do wniosku, że no nie mogę tego więcej ignorować, bo to jest wbrew mnie. Są pewne rzeczy, myślałem, że będzie lepiej, ale pojawiają się coraz to nowe rzeczy i tego nie mogę ignorować. Wiecie, i tutaj wam powiem, jak się zaczęły moje emocje. Zacząłem zbierać różne fakty, zacząłem grzebać, czytać stare gazety, kontaktować się z ludźmi różnymi, którzy mieli informacje. Nie spałem po nocach. Naprawdę, przychodziłem do łóżka, Jola wam może zaświadczyć, o 3 nad ranem, bo codziennie czytałem i studiowałem różne rzeczy, żeby się coraz więcej dowiedzieć i im więcej się dowiadywałem, tym bardziej byłem zszokowany. To są takie emocje, które temu towarzyszą, że z jednej strony wiecie strach, nawet nie to, że ja się bałem tych starszych, tylko strach przed odnalezieniem prawdy, że, no, że stajesz w obliczu czegoś, co niewątpliwie zmieni twoje postrzeganie i zmieni twoje życie. Będą z tego konsekwencje jakieś, nie? To jest najgorsze, nawet nie strach przed ludźmi. Ja na przykład wiedziałem, że moja żona mnie nie zostawi, jeżeli ja bym zdecydował się odejść, ale wiedziałem, że no, na pewno będzie pod górkę. I to było chyba najgorsze właśnie. Taki strach, że dowiaduję się czegoś, co nie pozostawi mnie obojętnym na te informacje, których się dowiaduję, nie? A co z dzieckiem? Tak sobie myślałem, a co z żoną, nie? Wszyscy znajomi się odsuną. Już wiedziałem, że się odsuną. Co z dzieckiem? Dziecko straci wszystkich znajomych, nie? Nawet. Bo nawet jeżeli nie zostaną wykluczeni, to wiecie, jak oni działają. To już jest radioaktywni ludzie i będą się od nich trzymać z daleka. I tak coraz więcej rzeczy, słuchajcie, kontaktowałem się z różnymi byli mi świadkami, badaczami historycznie do jakichś tam rodzin, które żyły Rutherforda i tak dalej. No po prostu masę kontaktów nawiązałem z ludźmi, wygrzebałem,
od znajomości do znajomości jakiejś tam i że no, ja sam sobie się dziwię, nie? To na szczęście wszystko było dobrze, bo większość tych ludzi mieszka w Ameryce, więc po nocach jak siedziałem, to mogłem to robić. No i wiecie, to też tak robić, żeby Jola nie widziała, no bo no ona będzie, wiadomo, będzie zła, że co ja tam studiuję, nie? No i potem był taki moment, nadchodzi taki moment złości, że po prostu człowiek jest wkurzony na to wszystko, bo ty siedzisz i wiesz, że opowiadają ci na zebraniu kłamstwa i coś chcesz z tym zrobić, bo masz listy do starszych. Nie, ja dostaję listę do starszych, zanim starsi jeszcze dostaną. Przynajmniej dostawałem do teraz. Wiesz, że to, co czytają, to jest jeszcze druga część, która jest tajna, która zmienia czasami postać rzeczy zupełnie. I ty to wszystko wiesz. Siedzisz i po prostu aż ciebie rozwala, żeby to powiedzieć, ale nie możesz. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Takie emocje. Pamiętam, że kiedyś siedzieliśmy na zebraniu, już jak był lockdown, Jola mówi, że chociażbyś udawał, że słuchasz dla dziecka. A ja tak, wiecie, siedziałem, aż mi normalnie łzy w oczy mi wchodziły. Mówię, właśnie dla dziecka nie powinienem udawać. Trzeba by to wszystko było powiedzieć. No, takie rzeczy. Ale słuchajcie, dzwońcie z waszymi historiami. No. To nie jest tylko, wiecie, one man show, nie? Te live'y są po to, żebyście wy mieli interakcję też. Żebym mógł z wami porozmawiać i żeby wszyscy mogli posłuchać. Jestem bardzo ciekaw, jakie macie wy historie, jak się budziliście. O, tutaj mam. No i Jola tutaj mi napisała. Aha, tutaj ktoś napisał. My z mężem ochrzciliśmy się w 83 roku. Mamy 3 dorosłych dzieci. Wszystkie były po chrzcie. 2 odeszło na początku 2000 lat. W ubiegłym roku kolejne dziecko zaczęło odpływać. Na początku tego roku wreszcie i ja zaczęłam się budzić. Mąż jest starszym i nie chce się obudzić. No niestety tak będzie. Trzeba poczekać. Jola dzwoniła. Nie wiem, Jola, czy jeszcze chcesz zadzwonić, to zadzwoń, proszę cię, bo miałem telefon wyciszony i nie widziałem, że dzwoniłaś. Mimo, że sobie stoję, jak załatwiłem to dalej. Nie ogarnąłem wszystkiego. No. I także to był taki lęk. I chyba moja Jola to by więcej opowiedziała, bo ona zdaje się, wiecie, te emocje u ludzi, którzy dochodzą, zostają świadkami w którymś momencie życia są inne niż u tych, którzy zostają wychowani, bo, że tak powiem, ci, którzy zostają, tak jak ja, to my wracamy do tego, co już znaliśmy, nie? Jest trudniej, wiadomo, ale jednak już znamy tamto życie. A ci, którzy się wychowali, wracają do czegoś, czego nie znają. Wiele rzeczy muszą się uczyć od podstaw. No, może Jola zadzwoni? Jola zadzwoni, jeśli możesz. Halo, halo? Halo, halo? Halo? Tak, słuchamy. Hej, Kuba z tej strony, jak mnie słychać? Dobrze ciebie słychać, Kuba. Witaj. Super. Trochę się stresuję, bo to wiesz, live, a ja nie mam szkicu rozmowy napisanego. Nie przejmuj się, słuchaj, ja też różne rzeczy robię. Pies mi tu lata, co się przejmujesz? To nie jest ważne, to nie jest telewizja, wiesz. No. Jeszcze, żeby jakiś rurku taki z tyłu ubrudzony był, wiesz, jak to. Nie przejmuj się. Jasne. No to może tylko tak krótko powiem. Jakbym się za bardzo rozgadał, to też śmiało mi można przerwać. Ja jestem osobą, która się wychowała w tak zwanej prawdzie, w rodzinie świadków. Natomiast formalnie jestem jeszcze w zborze i jestem nawet zaskoczony, jak dużo moich znajomych, mniej więcej w podobnym wieku, oficjalnie są w zborze, ale nie wierzą. To jest po prostu tak ogromna ilość,
Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie emocje towarzyszyły temu wybudzeniu, to z kolei uważam, że dosyć spokojnie to wszystko przebiegło. Myślę, że też dlatego, że moja rodzina była też tak w zborze traktowana jako drugi sort. I to mi towarzyszyło praktycznie od bardzo wczesnej młodości, odkąd pamiętam. Bo mój ojciec też był nieczynny, tam też było takich dużo różnych przykrych historii z tym związanych w domu. Ale było to mocno zauważalne, że jesteśmy traktowani przez starszych nawet w zborze jako osoby nieco gorsze. I też pamiętam wielokrotnie, jak mama płakała gdzieś tam po kątach, że jest tak traktowana. Ja sobie oczywiście to tam też przez wiele lat tłumaczyłem niedoskonałością ludzi, ale potem takich historii też było coraz więcej. Pamiętam też taką dla mnie przełomową sytuacją, to było to, jak do naszego zboru został oddelegowany gość z biura oddziału, który, tak jak też mówiłeś nieraz, totalny narcyz, z ewidentnymi zaburzeniami moim zdaniem. No i po prostu on był takim pająkiem w zborze, który tkał swoje sieci intryg, ponieważ on nie pracował zawodowo, tylko pracował dla organizacji, więc no cierpiał na chroniczny nadmiar czasu i coś trzeba było z tym czasem robić, prawda? No i to też taki jeden z puzli, który doszedł do tego. No a potem też już takie względy, nazwijmy to doktrynalne, na przykład jest taki kanał na YouTube Wychowana w prawdzie. Szkoda troszkę, że za mało dodaje filmów, bo naprawdę są bardzo wartościowe. I też moim zdaniem jest na YouTube troszkę za mało takich materiałów. O Elizie mówisz. Które... Tak, o Elizie, dokładnie. Ona bardzo fajny tam wrzuciła materiał na temat zmian w przekładzie Nowego Świata. I uważam, że jest za mało takich materiałów. Z racji tego, że za dużo gdzieś tam osób, które odchodzą, skupiają się na takim troszkę awanturowaniu, jakimś takim wrzucaniu filmów, zaatakowaniu braci, świadków na ulicy. To jest takie strasznie słabe dla mnie. Za dużo z tym takich negatywnych emocji, a za mało takiej merytoryki jest w tym. No a teraz ja jestem na etapie właśnie, że jestem jeszcze PIMO, ale już powoli staram się też budować taką grupę znajomych spoza organizacji, tak żeby gdzieś tam sobie powolutku od tego odejść. Natomiast jeszcze bardzo, bardzo gdzieś tam się trochę gotuje we mnie, jak widzę gdzieś tam osoby z mojego zboru na ulicach głoszą, gdzieś te emocje się we mnie burzą. No a tak poza tym myślę, że spokojnie. No, dziękuję ci bardzo za podzielenie się. No to tyle ode mnie i pozdrawiam wszystkich. Na razie, trzymajcie się. No, trzymaj się, hej. No tak, to słuchajcie, to, że ludzie atakują świadków, to jest kolejny takie emocje, które towarzyszą nam przy odejściu. Jest to związane z taką złością, bo wiele osób, które odchodzą, mają takie poczucie zmarnowanego czasu na przykład, albo poczucie oszukania, nie? To chyba jest nawet gorsze, bo wmawiali nam, że to jest religia prawdziwa, prawda, nie? Przykleili etykietę do czegoś, co ludzie wymyślili, mówią, że to jest prawda. I teraz ludzie często poświęcali bardzo dużo, ale nawet jeśli nie, jak się potem okazuje, że to jest kłamstwo, no to jest to bardzo bolesne, naprawdę. Że ta prawda, w której byłem wychowany, nie miałem żadnych urodzin, nie miałem innych rzeczy, tyle mi ominęło, nie? I nagle się okazuje, że mnie oszukali. To jest chyba najbardziej takie bolesne, co jak może być. Jakie przeżycie, jakie można, tak sobie wyobrażam, dla wielu ludzi. Tak jak mówię, ja nie byłem nigdy tak do końca, więc może ja tego nie przechodziłem. Ale wyobrażam sobie, że ci, którzy są wychowani w organizacji, no że oni takich rzeczy doświadczają i dla nich jest to niesamowity cios, jak się okazuje, że to nie jest prawda. Że oszukiwali nas w tej prawdzie.
takie no. I potem właśnie takie osoby atakują takich na wózku. Tylko wiecie, ja mam, osobiście wam powiem, ja mam takie zdanie, że to jest przeciwskuteczne, bo to tylko ich utwierdza w takim przekonaniu, że oni są prześladowani i to jest taki syndrom oblężonej twierdzy. Może ty się lepiej poczujesz, jak ich kopniesz. To tak symbolicznie. Ale tak naprawdę dla nich, oni są do tego przyzwyczajeni i tego oczekują, więc ty ich wzmacniasz ich wiarę tak naprawdę tym. To, że założyłeś, Maćku, ten kanał, świadczy o tym, że zależy ci na osobach, które są oszukiwane i wykorzystywane przez ciało kierownicze. Mam nadzieję, że wybudzisz tysiące ludzi. Pozdrawiam serdecznie. No wiecie co, taki pomysł mi dzisiaj do głowy wpadł, żeby zrobić taki wielki dzban i jeżeli ktoś mi powie, że wybudził się dzięki mojemu kanałowi, to będę tam kulkę wrzucał. No nie? I ciekawe, ile by się uzbierało. Taką kulkę, nie? Kulkę albo, nie wiem, funta czy cokolwiek. Jakiś coś, żeby zobaczyć fizycznie, jak to rośnie. Albo na przykład taki licznik nawet elektroniczny dodać, żebym go tam dodawał. Jak ktoś mi powie, że wybudziłem się dzięki twojemu kanałowi, to... Bo nikt przeze mnie nie został świadkiem, słuchajcie. Słabym byłem głosicielem, ale to już chyba kiedyś mówiłem na live, dlaczego się nikt nie został świadkiem. No i jeszcze, ja byłem pechowym wychowankiem tej siostry, która ze mną studiowała. Marcin ze mną studiował, ale tak głównie to taka siostra. Byłem 13 wychowankiem, także możecie nie być przesądni, ale zobaczcie, no, nic dobrego z 13 nie ma. Nie ma. Tak. Nie wiem, czemu u mnie jest czerwona kreska. Gdzie ta czerwona kreska jest? Bo ja też nie wiem, ja żadnej czerwonej kreski nie widzę. Mogę sobie zrobić podgląd. Dobrze. Zadzwonimy do Joli. Zobaczymy. Jola się próbuje dodzwonić, ale nie może. To spróbujemy się do niej dodzwonić. Witaj, Jolu. Dodzwoniłem się do ciebie ja. Dzwoniłeś się w końcu. Ja nie chcę tutaj nic mówić, ale to już kilka razy próbuję się do ciebie dodzwonić, więc nie wiem. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów. No na razie nie, bo na razie nie mogę się ruszać, więc w sumie jesteś mi potrzebny. Herbatę ci przyniosę, tylko mi nic nie rób. Dobrze. Nie, ja tylko chciałam, pamiętam... Ja nawet powiem szczerze, a propos twojego wybudzenia i to, jak się w tobie gotowało i tam o czym opowiadałeś na początku, to muszę ci powiedzieć, tak sobie teraz myślę, ja wiedziałam, że ty gdzieś tam odpływasz, ale ty nic po sobie nie dałeś poznać, że to już trwa na przykład z rok, czy tam z półtora roku. To się po prostu tak, ja sobie teraz jestem w stanie wyobrazić, jakie to musi być ciężkie, jak mąż jest wybudzony albo żona jest wybudzona, a druga strona nie jest w ogóle wybudzona i ukrywać te wszystkie emocje, to jest strasznie ciężkie, mi się wydaje. No, to prawda. My jeszcze mieliśmy tak fajnie, słuchajcie, że mieliśmy... O, Jola, musisz ściszyć trochę, poczekaj. Ojej. Musisz albo się rozłączyć, albo bo słyszymy z opóźnieniem. Ty do mnie dzwonisz, hello. No to w takim razie do widzenia, Joluś. Do zobaczenia później. No to pa, trzymajcie się. Tak, jeszcze słuchajcie, my mieliśmy takich fajnych znajomych przez ścianę, którzy też się budzili. I myśmy chodzili do nich, albo oni do nas i dysputowałem cały czas z nimi na różne takie tematy. To było takie fajne, bo my tak naprawdę budziliśmy się chyba razem. Oni takiego syna mieli, takiego fajnego chłopaka i on był już wybudzony wcześniej. Kurczę, gość łebski, normalnie IQ jak u aszkenazyjskiego Żyda. Inteligentny gość. I on też ze mną rozmawiał na przykład różne rzeczy i mi tam mówił, nie? Czasami ja go tam krytykowałem, że nie, bo wiecie, tak chcieliśmy bronić, że to jednak jest ta prawda, nie? Ale... Jakieś takie mechanizmy dziwne wskakiwały, ale no, w końcu to poległo. No, także takie fajne różne były też niezrozumiałe uczucia.
No i to jest kolejne też takie uczucia, które towarzyszą przebudzeniu. Jak zaczyna się poznawać, tych rzeczy szukać, to człowiek ma takie, nie wiem, czy wy też się z tym zetknęliście, że zaczyna chcieć, żeby to była, żeby jednak to było to, że ja po prostu za mało studiuję i moja wiara osłabła, nie? Nie, to nie jest wcale, że jednak to się, ten system cały się wali i po prostu król jest nagi, tylko może ja po prostu za mało czytam. I im więcej czytasz, tym po prostu bardziej to wszystko się rozkłada, no nie? Przejdzie się taki Rubikon i za tym nie ma już powrotu. Ja to tak mówię, że jak już ktoś jest za Rubikonem, to już nie ma powrotu. To już jest droga w jedną stronę z tym przestankiem na studiowanie i wzmacnianie wiary. Nie? Tylko że wiadomo, że im bardziej się studiuje i wzmacnia wiarę, tym mniej sensu to wszystko ma i po prostu potem jest taki kolaps wszystkiego naraz. Maćku, dobrze się kamuflowałeś przy tym wybudzeniu. Wiesz co, ja rozmawiałem z innymi ludźmi. Tak jak mówię, ja miałem, słuchajcie, sąsiadów do porozmawiania, więc miałem z kim się wygadać. Nie musiałem koniecznie z Jolą na przykład. Miałem tych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z którymi rozmawiałem, na przykład z Jeffem, który ma kanał Watchtower History. Także rozmawiałem z nim, on praktycznie od samego początku. Mamy taki fajny kontakt, rozmawiamy na bardzo różne ciekawe tematy. Gość jest, słuchajcie, Jeff był dyrektorem Muzeum Badaczy Pisma Świętego i jak ja czegoś nie wiedziałem, mówię: Jeff, potrzebuję taką i taką informację. A Jeff mówi: no, zaraz ci powiem, to jest w książce tej a tej, na stronie tej a tej. On jest po prostu to chyba trochę lekko autystyczny, mi się wydaje, że on sam tak mówi. I słuchajcie, on ma taką bibliotekę po prostu z tyłu, jak widzicie, pełno książek, jak wejdziecie na jego kanał. To jest połowa. Druga połowa leży na podłodze, poukładane w stosy. Więc on idzie, wyciąga z tego stosu książkę, pokazuje mi, proszę, za parę minut ma skan mam, bo on ma jeszcze taki skaner kupił, który skanuje książki, sam je kartkuje i skanuje całą książkę, nie bardzo szybko. Także co tylko chciałem, to miałem. Różne historyczne publikacje, które nawet nigdy nie były opublikowane. Na przykład kolejną kochankę Rutherforda udało się znaleźć. Jej zdjęcie, no. O niektórych rzeczach nie chcę mówić, bo on, że tak powiem, on sobie rości pierwszeństwo do opublikowania tych rzeczy. Także ja mu tylko parę rzeczy dostarczyłem, a on mi znacznie, znacznie więcej, więc ja szanuję i czekam na niego. Z niektórymi rzeczami po prostu dlatego czekam. No. Anna Łuszczyńska. Macieju, w czasie, gdy się budziłam, twój kanał i kilka innych dosłownie uratowały mi zmysły. Słuchałam wszystkiego, co znalazłam i było dla mnie wspierające. Dzięki temu nie zwariowałam. Ja staram się, tak wiecie, robić takie analizy, nie takie suche, bo rzeczywiście to idzie zwariować, tylko po prostu trzeba zobaczyć, pokazać, ale ten czat zasuwa, trzeba pokazać bezsens tego, nie? I tak naprawdę idiotycznie, jakby to powiedzieć po polsku, taką bezczelną, prostacką wręcz manipulację w niektórych miejscach. Tylko my to słuchamy, wiecie, już tak przez taki filtr, nie? Bez analizy. To idzie prosto do umysłu, ale do naszej pamięci, ale bez umysłu. Bez analizy, bo to już jest za nas strawiony pokarm. Tylko my bierzemy go, nie? Ja miałam odejście dwuetapowe, bo dopiero w zeszłym roku wyjaśniłam sama sobie pewne rzeczy. Pierwszy etap to te 35 lat temu, a dopiero teraz całkowite wyjaśnienie sytuacji dla siebie samej. No właśnie. I to jest też ważne, żeby emocjonalnie doprowadzić to do końca, żeby nie było żadnych wątpliwości na żadnym etapie. Bo wiecie, teraz na przykład, zobaczcie, zaczyna się wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu i prawdopodobnie pociągnie to za sobą parę innych wojen, bo jak się świat destabilizuje, to no tak samo jak było w pierwszej wojnie światowej, było w drugiej wojnie światowej, nie? Wiadomo, że jak jakiś policjant z boku jest zajęty czym innym, no to drugi złodziej będzie tam starał się coś dla siebie ustrzyknąć. I to jest normalne. I tak będzie. Inni będą chcieli rozpętać kolejną wojnę, żeby, nie wiem, część sił
na przykład tutaj w przypadku Amerykanów, żeby zaangażowali się w Izraelu, a żeby nie wspierali aż tak bardzo Ukrainy, nie? I zobaczcie, zaraz będzie u Świadków Jehowy, na stronie będzie, jeżeli już nie ma, że są wojny i że co o tym mówi Biblia, będą straszyli Armagedonem. Jeżeli jesteś niewybudzony i dalej się boisz Armagedonu, twierdzisz, że jest podstawa biblijna do tego, że w Mateusza 24 rozdziale to są właśnie te czasy końca, o których Świadkowie Jehowy mówią, że to teraz się spełnia i że Putin jest tym królem północy, Rosja, no to będziesz żył w strachu. To jest, to się siedzi tak na płocie. To trzeba sobie, trzeba sprawę doprowadzić do końca, żeby nasz wewnętrzny strach, który zawsze mamy, bo zawsze będziemy go mieć, byliśmy ofiarą manipulacji i gdzieś tam to się będzie odzywać, podświadomie zupełnie. Słuchajcie, możecie mieć strach przed starszymi, mimo że jesteście poza zborem, to gdzieś tam organizm będzie dawał o sobie znać, no nie, że to o starszy jest i jakaś taka sytuacja, będziemy reagować podświadomie po prostu. To zupełnie irracjonalna reakcja, ale takie są, takie będą. Więc o tym trzeba pamiętać i trzeba dlatego do końca sprawę doprowadzić, żebyśmy tych reakcji nie mieli, albo przynajmniej żebyśmy je rozumieli i żebyśmy potrafili samemu sobie wyjaśnić, że nie, to jest kłamstwo, to nie jest prawda, to jest sekta, takich manipulacji oni dokonywali, takie mechanizmy i dlatego tak reaguje, a nie inaczej. Bardzo dobrze się cieszę, że miałeś tego Jeffa, tak? To jest Dorota, napisała. Tak, tam parę ciekawych innych osób poznałem. Na przykład Eryk mi dużo pomógł, Wilson, z nim porozmawiałem trochę. Bardzo dużo ludzi. Trzeba po prostu rozmawiać, nie? Pewne rzeczy trzeba sobie wyjaśnić. Mimo na przykład, że nie ze wszystkimi się zgadzam w interpretacji Biblii, w zrozumieniu, z niektórymi wręcz się nie zgadzam w ogóle, w niektórych aspektach albo wręcz wcale, to dalej z nimi rozmawiam, bo jednak mimo wszystko rozmowa, to rozmowa z ludźmi, z którymi się nie zgadzasz, cię rozwija. To tak jak z grą w szachy. Jak będziesz grał z gorszym albo z takim samym, to nigdy postępu nie zrobisz. Trzeba zawsze z kimś, kto jest lepszy, od którego możesz się czegoś nauczyć, na przykład analizy Biblii w tym wypadku, w moim na przykład, albo jakichś innych rzeczy, to trzeba z takimi ludźmi właśnie rozmawiać. To ludzie, którzy się z tobą nie zgadzają, cię rozwijają, a nie odwrotnie. A u Świadków było tak, że miałeś ludzi, którzy myśleli dosłownie tak samo i nawet jak myśleli inaczej, to się bali tego powiedzieć. Więc z twojej perspektywy oni wszyscy myśleli tak samo. I to nie rozwija. Bo dopiero wiedza, która, dopiero twoje przekonania, które są wystawione na jakąś krytykę, testowane są pod względem logiki czy tam jakichś innych aspektów, te dopiero cię rozwijają. Bo ty musisz cały czas pracować i sam sobie musisz wyjaśnić, jak to działa. Na przykład, słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na studiach jest taki sposób nauczania, że się pisze raporty. I w tych raportach piszesz o jakimś tam problemie. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobry sposób nauczania. Zaczynasz poruszać jakiś temat i ten temat zaczyna, no po prostu piszesz, no nie wiem, o czymkolwiek, no nie? No i jak zaczynasz pisać ten raport, to w miarę jak starasz się argumentować, bo sam sobie musisz argumentować, bo to musi być logiczne, czyli zdanie drugie musi wynikać ze zdania pierwszego i tak dalej. Musi być cały przyczynowo-skutkowy ciąg logiczny zachowany i to pięknie wychodzi jakikolwiek moment, w którym nie masz informacji albo nie masz wiedzy, że musisz się douczyć w tym. To jest bardzo dobre pisanie, jeśli chodzi o logiczne myślenie takich raportów. Ale jeżeli nie mamy z kim porozmawiać, kto się z nami nie zgadza, to nigdy tego nie ma. Dlatego zachęcam was do rozmawiania z różnymi ludźmi. Zrób kiedyś program o Królu Północy i Królu Południa. No to ja już ci mogę powiedzieć, słuchaj, jeżeli przeczytasz sobie o Królu Północy i Królu Południa, to są dosłownie z Księgi Objawienia, to się kończy wszystko na Jezusie. Tak naprawdę, na czasach Rzymu. I dalej to nie sięga. Ale mogę kiedyś zrobić o tym. Zresztą wszystkie ten pochód bestii i tak dalej w Księdze Objawienia są w odwrotnej kolejności opisani, czyli od wtedy do tyłu, nie? Czyli w odwrotnej chronologii.
Czy widziałeś David and Viviana Spinal? Tak, to są ci, co tak na czarno-biało wszystko kręcą, tak. Tak. Ja ogólnie oglądam różnych ludzi. Ja nie mam problemu porozmawiać z księdzem. Wczoraj gadałem nawet do późnej nocy z księdzem, muszę wam powiedzieć. Nie mam problemu z nikim pogadać. Naprawdę. Przy czym te osoby wiedzą oczywiście, że ja się z nimi nie zgadzam na przykład, nie? No, ale jak widzicie, rozmawiałem z księdzem i żyję. Wydaje mi się, nic mi nie zrobił. No. Czy ktoś zadzwoni dzisiaj i jeszcze powie o jakichś emocjach? Jakie mieliście emocje? Słuchajcie, opowiedzcie, jakie mieliście emocje, jakie wam lęki towarzyszyły na przykład w momencie, kiedy odkrywaliście w tym momencie obudzenia. Jak funkcjonowaliście w domu? Czy jakie mieliście reakcje organizmu na przykład? Czy nie mogliście spać? Bo niektórzy, wiecie, mają lęki, pod kołdrą czytają, czy tam coś. No, to są takie ciekawe rzeczy, bo jeżeli o tym powiemy, to inni będą wiedzieć, czego się spodziewać po prostu przy budzeniu, nie? Żeby to ich nie zaskoczyło na przykład. Violetta, no właśnie, mam taki strach o końcu świata. To jest częste dosyć niestety, bo wiele osób zostało świadkami ze strachu właśnie. Nie na przykład z chęci służenia Bogu, tylko właśnie ze strachu, żeby nie zginęli, nie? Kesia, Ida, Maciej ma kulkę do słoika wrzucać za każdą wybudzoną osobę dzięki jego pracy. Tylko poczekajcie, jeszcze nie, bo ja nie będę pamiętał, muszę najpierw kulki zamówić. Ale zamówię takie kulki i taki dzban i gdzieś tam go postawię z tyłu i będę wrzucał, żebyście widzieli. I to by było fajne, powiem wam szczerze. No. Także pewien szereg emocji jest przy budzeniu się, różnych takich właśnie, ale też ciekawe emocje dopiero są, jak się wyjdzie, nie? Bo nagle ktoś przestaje ci mówić, co masz myśleć, jak masz robić. Nagle musisz sam decydować, w co wierzyć. Czy wierzyć, nie? Także no jest to bardzo, bardzo skomplikowane. Bo życie w zborze jest łatwiejsze, tak naprawdę, jeżeli nie myślisz. Ale że zaczynasz myśleć, no to musisz nagle wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I to się zaczyna robić pod górkę wtedy dla wielu ludzi. No. Także opiszcie. Mamy telefon? Halo, halo? Oj, coś tutaj się nie zadziałało. Czekajcie sekundę. Coś się nie powiodło, połączenie, ale przeczytam wam wiadomość w międzyczasie. Przeczytam wam, ale bez imion. Imię. Proszę, powiedz, kim jest ta osoba, która ciebie tak szkoli, która szuka wad i zniekształca fakty. Świat, o którym mówisz, że jest taki wspaniały, to wojna Rosji i Ukrainy. Prawosławie, odłam katolicyzmu i miliony ludzi okropnie cierpiących. A teraz wojna muzułmanów z Żydami i chrześcijanami, znowu cierpienia i śmierć. I to są dobre religie? A ilu jest tam świadków Jehowy, którzy strzelają i mordują? Tych świadków, którzy są tak strasznie okłamywani. Imię? Nie daj się całkowicie zbałamucić. No, takie wiadomości, widzicie, mają w głowie świadkowie. Świadkowie w ogóle to jest no, sekty, wydaje mi się. Oni mają takie myślenie trochę dziecięce, nie? Cały świat jest czarno-biały, dobry, wszystko jest albo dobre, albo złe.
świadkowie, oczywiście, jak skoro nie biorą udziału w wojnach, no to znaczy, że to są dobrzy ludzie, bo oni oczywiście o tym całym, o tej pedofilii to nie wiedzą w ogóle, no więc nie wiem, tak, no, czy lepiej być żołnierzem, czy pedofilem, to już muszą sobie sami świadkowie odpowiedzieć na to. No. Co tam mamy dalej? No, tam jest Andrzej napisał, nie bój się końca świata, bo po dokładnej analizie nauk Orga to końca świata mogą nie dożyć wasze wnuki. A to jest prawda. No, to jest prawda. Kiedyś może zrobię o 24 rozdziale cały podcast, bo to jest ciekawe, w jaki sposób świadkowie manipulują to, żeby wywołać właśnie strach, nie? Bo tak naprawdę to, no, czym oni mogą zachęcić? No strachem głównie. Najwięcej działa strach na ludzi. No, ja też miałem taki okres, słuchajcie, że też nie mogłem czytać Strażnicy. Tam Agnieszka pisze, tak? Nie mogłam przetrawić, w głowie pustka. A mnie najbardziej dobijało to, że te Strażnice, które były niedawno, znaczy te z nowszych lat, z ostatnich lat, to tak naprawdę to jest zupełnie pustka intelektualna. Tam nic nie ma do przemyślenia. Wszystko jest takie proste, taka papka, zero analizy, tylko takie suche fakty i to jeszcze takie płytkie. Nie ma żadnego wgryzania się w jakieś proroctwa. Myślę, że to jest celowe, dlatego że starają się jak najdalej, zobaczcie, że oni nawet starają się jak najdalej pozostać od Nowego Testamentu, bo mogłoby się coś zacząć ludziom nie zgadzać między tym, co obserwują, a co jest studiowane, nie? No. Potem materiały z YouTube i blogi. I jak przełamałam strach, zaczęłam oglądać materiały od X. No, to jest też tak, że ludzie mają taki strach, że jak zaczniesz oglądać jakieś materiały tak zwane odstępcze, to staniesz się odstępcą. No więc pytanie, co to jest za prawda, która po prostu znika jak domek z papieru podpalony. O tak, można zapałką zapalić i koniec, nie? Ulatuje. Mi powiedzieli członkowie biura oddziału, iż jestem indywidualistka i dla mnie nie ma miejsca w tej organizacji. Kiedy zaparłam się ciała kierowniczego dla Jezusa, jest miejsce w tej organizacji? On był największy. Nie, Jezusa nie ma w tej organizacji, słuchaj. To jest taka kwestia, że wszyscy są, nawet żony starszych, a nie ma Jezusa. Witaj Maciek. Wychowywany byłem w rodzinie świadków, gdzie nasz ojciec był jakiś czas starszym zboru. Wygłaszał wykłady na temat moralności, a w tym czasie molestował moje rodzeństwo. Mama nigdy nie zostawiła ojca, bo przestał to robić, a my żyliśmy w milczeniu. A wszystko to dla dobra świętej organizacji. Mam żonę od 16 lat, mamy dwoje kochanych dzieci. Oficjalnie jeszcze się nie odłączyliśmy, ale decyzję o opowiedzeniu organizacji goodbye podjąłem, jak tylko zaczął się covidowy nowy porządek świata. Mogłem stracić wszystko, ale moja kochana żona została przy mnie i razem konkretnie zaczęliśmy się wybudzać. Pozdrawiam i tutaj imię. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc nie będę mówił. No, to jest prawda. No ale wróćmy do tych emocji, słuchajcie. Podzielcie się z waszymi emocjami, bo wiecie, ja mam trochę taki... Tak wy o wszystko o mnie wiecie, więc nie wiem za bardzo, o czym mam mówić, żeby się nie powtarzać. Bo to tak ludzie do mnie dzwonią i tak naprawdę mówią mi na przykład, no i my już wszystko o tobie wiemy. Nie odbierasz mojego telefonu? Przepraszam, nie widziałem. Jeszcze raz zadzwoń. Z jakiegoś powodu nie widzę, że dzwonisz.
Jeżeli nie odbieram, to poczekaj. Przepraszam, jeszcze raz spróbuj. O, proszę. Halo, halo? Halo, halo, witaj Macieju i wszystkich chciałam przywitać, którzy słuchają i oglądają cię. Poczekaj sekundkę. Kasia z tej strony. Bo tutaj mam jeszcze kolejną osobę na linii, która dzwoni. Możesz chwileczkę poczekać, czy możemy razem porozmawiać? Jasne, jasne. O, dobra, no to słuchaj, zadzwoń za chwilę, proszę. Znaczy nie do ciebie mówię, Kasiu. Poczekaj, bo tu mamy kolejny w tym samym czasie telefon. Bo ja cię słyszę, także. Okej, tak Kasia skończy, to proszę zadzwoń. Okej, mówmy. Ja chciałam powiedzieć o tych emocjach, które towarzyszą przy wychodzeniu ze zboru. U mnie to był w sumie dosyć długi proces, bo właściwie od początku, jak przyszłam do zboru jako młoda dziewczyna, to już widziałam pewne rzeczy, które były coś nie tak. Ja napisałam w jednym komentarzu, że właściwie za mało było takich ludzkich odczuć, ludzkich zachowań. Tak jakby procedury były ważniejsze w zborze. Taka sztywność u wielu osób. Mało empatii, mało emocji, mało wczuwania się w czyjąś sytuację. No ale byłam, bo nie miałam w sumie innych perspektyw na życie. Ja też wyszłam z rodziny, z domu rodzinnego, w którym było bardzo dużo toksyczności, więc byłam bardzo pokrzywiona od tej strony. Więc jak ja się uchwyciłam tej prawdy, to byłam przeszczęśliwa. Chociaż nie było mi łatwo, bo wyjechałam z domu rodzinnego. Ale ponieważ myślę, że nie jestem najgorszym obserwatorem, więc po prostu obserwowałam sobie to wszystko przez lata. W międzyczasie oczywiście ułożyłam sobie potem życie rodzinne w zborze. Miałam męża, który ode mnie odszedł potem. Stwierdziłam, że zostanę sama. I był taki moment, który zaważył na tym moim odejściu. To tak się powoli wszystko zbierało. I wyjechałam za granicę, gdzie po prostu miałam mniejszy kontakt ze zborem. I jakby po prostu bardziej, nie wiem jak to nazwać, indywidualność właśnie, to moje ja, jakby troszeczkę wzięło górę. Jakby bardziej dopuściło te wszystkie rzeczy, nie wiem, do rozsądku jakiegoś takiego mojego, moje zdanie po prostu, że to mi bardziej pokazało, że jednak ja słusznie widzę pewne rzeczy, że jest coś nie tak. Oczywiście wiadomo, że na YouTubie pewne rzeczy oglądałam, ale wtedy jeszcze nie odstępcze. I tak jak napisałam w komentarzu, pierwszym takim kanałem był kanał, który już w sumie jakby nie działa, Prawda o Prawdzie. No i to mi najbardziej chyba, to znaczy w wielu sprawach mnie utwierdziło to, co widziałam, w wielu sprawach mi otworzyło oczy. No i potem już zdecydowałam, że już nie wracam do zboru. Definitywnie właściwie ucięłam. Zerwałam kontakt ze zborem i chyba rok... Ale przechodziłaś przez jakieś takie, tak? Nie wiem, traumatyczne przeżycia w tym czasie? Wiesz co, to też mogę powiedzieć. Ja pamiętam właśnie, jak miałam pierwszy raz, powiedzmy, usiąść coś odstępczego, na przykład poszukać sobie na YouTubie, pooglądać, posłuchać sobie. Bo ja ogólnie jestem taką osobą, że lubię też rozmawiać, lubię posłuchać jednej opinii, drugiej opinii. Ja wysłuchuję i dopiero wtedy jakby dopuszczam swoje zdanie do głosu. To mi pomaga jakby w podjęciu decyzji. Ale to jest ostatecznie i tak moje zdanie, moja opinia na dany temat. Więc ja chciałam jakby posłuchać, co mają na ten temat do powiedzenia odstępcy. Ale pamiętam też te przeżycia związane z tym, jak miałam coś obejrzeć, posłuchać, to serce mi waliło. Więc te programy dawały o sobie znać. Natomiast ja dużo myślałam, wiadomo, wtedy o tym. Wiedziałam, że poniosę konsekwencje tego i poniosłam. Bo moja mama zerwała ze mną kontakt, a mój brat również nie utrzymuje ze mną kontaktu. No i jest po prostu jak jest. Natomiast teraz jestem dumna z tego, w jakim miejscu jestem, pomimo tego, że ja też straciłam
przeszło 20 lat na bycie w zborze. Zaczęłam sobie najlepsze lata mojego życia, bo będąc młodą dziewczyną i wyszłam ze zboru, to miałam 42 lata. Więc najlepsze lata życia, które mogłam wykorzystać na rozwijanie się, a tak naprawdę będąc w zborze człowiek gdzieś tam cofa się w dużym stopniu pod wieloma względami. Rozwija się duchowo w cudzysłowie, a i tak się nie rozwija duchowo. Faktem, że sam fakt, że znam dzisiaj Biblię, że znam powiedzmy tematy związane z różnymi religiami, bo różne tematy zawsze mnie interesowały i interesują nadal, więc ta wiedza mi pomaga. Ogólnie lubię nabywać wiedzy, lubię czytać, więc dużo z tego korzystam potem z tej wiedzy. Niektóre osoby mówiły też, że na przykład trudno im było gdzieś po prostu odejść ze zboru ze względu na to, że no jak w tym momencie na przykład przyjdzie koniec, Armagedon, co dalej? Ja nie miałam jakby tego dylematu, dlatego że ja miałam takie podejście do tego, że tak jakbym się w środku pogodziła z tą śmiercią, nawet gdyby przyszedł, chociaż ja nie wierzyłam w to już potem. Ale gdzieś tam te programy, bo to są tak naprawdę programy, które się w nas odzywają w środku, a nie nasza wiara. To są zupełnie dwie inne rzeczy, bo wiara powinna wynikać nawet... Ktoś, kto wierzy, powinien być spokojny o pewne rzeczy. Powinien mieć tą taką nadzieję, ale ona powinna być zdrowa, spokojna, taka... To jest coś zupełnie innego. Natomiast jeżeli coś wynika ze strachu, z lęku, tak. I to jest mega niezdrowe i nie na miejscu, więc te programy w zborze, które były bardzo często oparte na strachu, one się po prostu będą długo potem jeszcze odzywać. I trzeba mieć świadomość tego, że to się może odzywać i trzeba wiedzieć potem, z czego to wynika ten nasz lęk, a czy my sobie damy radę. No bo oni mówią potem, że potem takie osoby, które odchodzą od zboru, albo że popełniają samobójstwa, albo że potem wpadają w nałogi, w alkoholizm, zaczynają kraść. Każdy się boi tego, nie chciałby tego dla siebie. I te osoby, no chyba, że ktoś odchodził wielokrotnie od zboru i wracał, bo są i takie osoby. Ale jeżeli ktoś przyszedł do zboru, albo nie daj Boże wychował się od dziecka w takiej rodzinie, to tym bardziej się boi odejścia i co będzie potem. Czyli ten straszny, diabelski świat poza zborem. Do czego i doprowadzi to życie w tym świecie? No, to prawda. Ja się pogodziłam z tym jakby, że... To znaczy, ja sobie pomyślałam wtedy tak, no jeżeli... Jaki ja mam wybór? Czy ja chcę na przykład żyć w takim zborze, który dzisiaj pokazuje, jaki jest? Jeżeli Bóg też niby opiekuje się zborem, błogosławi mu, robi czystki, ale jakoś tego nie widać. To jest tak, jak chyba ty powiedziałeś, że no zamiast robić czystki, to tak naprawdę coraz większy bałagan się robi. No tak, ja miałem takie no to wrażenie. Czy ja chcę? No, ale ja tak samo. I ja sobie potem zadawałam pytanie, a co będzie dalej? Co będzie dalej? Albo że ja będę musiała na zgliszczach ludzi, którzy umarli ze świata, układać sobie życie. Tak po prostu, tak szczęśliwie? Czy tak się da przejść koło tego? Tak bez emocji żadnych? Nie wyobrażałam sobie tego. Fakt faktem, że po wielu przemyśleniach ja jestem w tej chwili osobą niewierzącą. Jest mi z tym zwyczajnie dobrze. Ale być może to też pomogło mi w jakiś sposób mniej traumatycznie przejść przez pewne rzeczy. Trudno mi powiedzieć. Wiesz co, ja się nie Myślę, dziwię, że tak szczerze jest. Ci powiem, nie dziwię się tobie. To są kolejne takie emocje, które... Świadkowie Jehowy to jest wręcz fabryka ludzi niewierzących. Tak, tak, słyszałam. Dlatego, że wiesz, oni mają tak wielką opresję religijną, że no wiesz, to jest, ja nie wiem, to są ofiary pewnego rodzaju, nie wiem, gwałtu religijnego, jakbym to tak powiedział. Tak. Wiesz, które tak, już potem mają niezdrowy stosunek do religii, jakiejkolwiek, wiary. Tak, nie? Myślę, że tak, myślę, że tak. Chociaż no, ja też nie ukrywam, że gdzieś tam nabywam, czy nabyłam, mam wiedzę na temat różnych religii, zastanawiam się, jaki to ma sens w ogóle, bo przecież są różne religie, tam też ludzie potrafią umierać za tą religię, a czasami są zupełnie religie polegające na czymś innym.
mi to pomogło. Mi to pomaga bardziej twardo stąpać po ziemi. Czy dzisiaj się czuję spokojna? Tak, myślę, że jestem z wieloma rzeczami pogodzona. Mam świadomość, że ponoszę konsekwencje ja, że poniosą te konsekwencje również osoby, które były mi bliskie, dziś już nie są. Nie tylko dlatego, że jakby odsunęły się ode mnie, bo odeszłam od zboru, ale już wcześniej pokazały mi, że jakby nie liczy się dla nich. Więc ja myślę, że nawet ten wcześniejszy okres czasu pokazał mi dużo i no i może nawet łatwiej mi się od tego zboru odchodziło, nawet ze względu na te konsekwencje, bo tej więzi tak naprawdę nie było takiej szczerej, prawdziwej. To też były bardziej procedury niż szczere więzi rodzinne. To prawda. I po prostu ja się cieszę, że jestem w takim miejscu, jak jestem. Nie wierzę, pomimo tego, że nie wierzę, ale i nie jestem jakby też czarnowidzem w tym wszystkim. Jestem realistką, ale nie czarnowidzem. Jestem pozytywnie nastawiona do ludzi. Lubię rozmawiać, lubię wymianę myśli. Lubię czytać, uwielbiam książki, takie grube, że hej. No to fajnie. Więc to bardzo pomaga. Przede wszystkim chciałam powiedzieć tym osobom, które chciałyby odejść, a wahają się, czy coś się nie stanie, czy może stanie się coś jeszcze gorszego niż jest. Bo ja też to przechodziłam, choć nie trwało to bardzo długo, ale po prostu niech pomyślą o tym, żeby poznać ludzi, ale żeby jednak filtrować. Nie cieszyć się z każdego człowieka, ale jednak filtrować. Nie godzić się na wszystko, bo rzeczywiście godzenie się na wszystko, na każdą znajomość też nie jest dobre. Znalezienie sobie hobby, znalezienie sobie jakiegoś zainteresowania bądź zainteresowań. To tym będziemy mówić. Naprawdę jest wiele rzeczy, wiele z rzeczy, którymi się można zainteresować. Naprawdę, ja szczerze mówiąc mam tyle zainteresowań, że brakuje mi czasu. Więc można sobie zająć umysł. Może, jeśli możesz, oczywiście. Znaczy tak, na pewno książki, na pewno ogród, na pewno zioła, na pewno uwielbiam szydełkowanie, robótki ręczne. Gotowanie. To z takich bardzo przyziemnych rzeczy, ale jeżeli chodzi na przykład o książki, to są to różnego książki. Dopiero się zaczyna życie. Przede wszystkim... Kiedy nie musisz, proszę, tak. Mówię, dopiero się zaczyna życie, kiedy nie musisz rano w sobotę na zbiórkę dreptać. Tak, dokładnie. Ja mam teraz na to czas. Wtedy nie miałam, bo ja też pionierowałam przez kilka lat. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Przypomniało mi się teraz, jak jeden brat, to był nadzorca obwodu, i jedna siostra mu powiedziała, że widzi coś, że się w zborze dzieje na podstawie, bo ja byłam przy tej rozmowie, i powiedziała mu, że przeczytała jakąś książkę po prostu psychologiczną, z której dużo się dowiedziała. A on po prostu naskoczył na nią i powiedział, że encyklopedię, żeby sobie poczytała. No, więc takie rzeczy jej kazał czytać, nie? Więc absolutnie nie psychologia, nie takie rzeczy. Więc z drugiej strony się nie dziwię, no bo takie osoby, które się interesują, analizują, obserwują, myślą, więc tym szybciej rozgryzą po prostu pewne zachowania w zborze. I taka wiedza im pomaga w tym. A jak człowiek tak czyta coś, jak czyta, no to po prostu potem i tak nic z tego nie wie, co się dzieje wokół niego, nie? Dobrze. Więc ja zachęcam jak najbardziej wszystkich do odejścia. Mam jeszcze kilka osób do obdzwonienia teraz. Jasne. Także w kolejności będę oddzwaniał. Słuchajcie, jak ktoś dzwoni, to ja nie odbieram, ale teraz będę oddzwaniał do was po kolei. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Pa, pa. Pa, pa. Dobrze, to teraz sobie oddzwonimy. Kto tam dzwonił? Mamy tutaj telefon nieodebrany. Czekajcie sekundkę, bo się... O, dobra. Halo, halo, oddzwaniam. Maciej z tej strony. Co się dzieje wokół niego, nie? Więc
Halo. Tak, tak, jestem, czekam na koniec rozmowy. Już tak, ale to jest jeszcze z opóźnieniem lekkim. Już jesteś teraz tutaj na żywo, a tam sobie ścisz, wiesz, bo jest takie trochę lekkie opóźnienie. Także za chwilę będziesz siebie słyszeć. Komputer, rozumiem, dobra. Okej. Okay. Tak to działa, moment, słuchajcie, moment. Jest lekkie opóźnienie, więc słyszycie to tak mniej więcej ze 30 sekund lub 20 po tym, jak to się wydarzy. Czyli jak zacznie się Armagedon u mnie, to będziecie za 20 sekund widzieć dopiero. Czy mnie już słychać? Tak, słychać ciebie, słuchamy. Mogę opowiadać? Tak, tylko ścisz komputer, jakbyś mogła. Możesz? Albo... W ogóle całkowicie? Tak, bo trochę przeszkadza, wiesz? Dobrze, wyciszyłam całkiem. Halo? Tak, tak, słuchamy. Chciałam opowiedzieć moją historię. Ja miałam niewiele lat, jak uwierzyłam, że istnieje Bóg. W każdym razie też tak jak Kasia, moja poprzedniczka, rozmówczyni, też życie rodzinne nie głaskało mnie po głowie. No i kiedy już tak weszłam w wiek 20 lat około, zaczęłam poznawać właśnie ze Świadkami Jehowy Biblię. No muszę przyznać, że wiele rzeczy w moim życiu dzięki nim wydarzyło się dobrych, dlatego że na przykład doceniłam Słowo Boże, rzuciłam tam mnie z pomocą Boga ewidentnie, dlatego że dzień po dniu po prostu rzuciłam. Samodzielnie próbowałam zrobić to 9 razy i nie udało się. A wtedy, ten jeden raz, kiedy modliłam się gorąco do Boga, dosłownie 2 godziny, upłakana, usmarkana, następnego dnia już nie paliłam. Czyli są rzeczy, które były bardzo dobre w tym wszystkim, że poznawałam Boga, zbliżałam się do Niego właśnie w tej religii. Też przeczytałam całą Biblię, chociaż jej nie rozumiałam, zanim zgłosiłam się na głosiciela, dlatego że chciałam, gdy mnie ktoś spyta przy drzwiach, czy czytałam sama, powiedzieć, że tak, bo gdybym powiedziała, że tak, a nie przeczytałam, byłoby to kłamstwo. Gdybym powiedziała, że nie, to z czym przychodzę? Więc przeczytałam, chociaż nie rozumiałam. W każdym razie, kiedy się już ochrzciłam, byłam bardzo szczęśliwa, że Bóg przyjął mnie do siebie, taką marną istotkę. I można powiedzieć, że nigdy nie traktowałam religii jakoś tak powierzchownie. Zawsze traktowałam sprawy Boże z wielkim takim szacunkiem. I kiedy na przykład brat powiedział, że dobrze jest notować wykłady, to ja miałam już zeszyt i chociaż było to bardzo trudne znaleźć werset i jednocześnie słuchać, to jednak przebrnęłam przez to wszystko, także do tej pory robiłam wykład, spisywałam wszystko z wykładów. Czyli traktowałam naprawdę poważnie sprawy Boże. Aha. Ale po 17 latach służenia Bogu, 20 lat muszę powiedzieć, że szłam do Boga, dlatego że miałam nieuregulowaną sytuację z mężczyzną bez ślubu, mieliśmy 2 dzieci, tylko dzięki właśnie wymaganiom biblijnym zalegalizowałam ten związek. No potem właśnie rzuciłam palenie i mogłam zostać świadkiem. Także byłam tym świadkiem 17 lat, kiedy wydarzyło się w moim życiu jako głosiciela coś przykrego. W zborze, w którym byłam, była jedna osoba, siostra, pionierka, która była bardzo uprzywilejowana, jeżeli chodzi o teren, że po prostu gdzie ona chodziła, to już tam nikt nie mógł wejść. I kiedyś miałam taką sytuację, że na moim terenie weszłam do optyka i głosiłam. Zaczęłam rozmawiać na podstawie książki, czego naprawdę uczy Biblia. No i sparowała ta siostra, my byłyśmy z inną siostrą, sparowała ta siostra i mówi, ja tutaj przychodzę. Więc ja z podwiniętym ogonem wychodzę z tego zakładu, mówię wszystkiego dobrego, do widzenia i wyszłyśmy. No i tak traf chciał, że brat, który był starszym, akurat zauważył nas, jadąc samochodem z żoną,
Także wsiadłyśmy do niego, no ja mówię, słuchajcie, ja już więcej do służby nie pójdę. No to była dla mnie trauma. Jakby, no po prostu antygłoszenie to było. Myślałam, że się pod ziemię zapadnę. Mówię, więcej nie pójdę do służby. No i... Ale może powiedz, jak się budziłaś? Co się działo wtedy? Bo to właśnie to chciałam powiedzieć, że tu się, wiecie, zaczęłam budzić, dlatego że jako ofiara tej sytuacji ja stałam się, jako ofiara, ja stałam się po prostu za moment w zborze tą, która właśnie była winna tej całej sytuacji. Wszystko, ponieważ ta siostra miała, nie słyszę cię bracie, ponieważ mam wyłączony głos. Mnie nie słyszysz? Nie słyszę. Ciebie słyszę, ale tego brata, który mówi tam, to nie słyszę. Aha, no dobrze. W każdym razie chciałam powiedzieć tak, że właśnie ta sytuacja zaczęła mi otwierać oczy, bo stało się tak, że ja się zaczęłam budzić w ten sposób, że miałam jedną rozmowę o to, że się nie pogodzę, że powinnam to ja wybaczyć. I ja mówię, co się porobiło w tym wszystkim, że teraz ofiary mają jeszcze wybaczać i nie ma nacisku w ogóle na to, żeby ten ktoś, kto zawinił, żeby powiedzieć, słuchajcie bracia, nie rajmy się, przepraszajmy się i tak dalej. I to było pierwsze, bo miałam rozmowę za rozmową. Zaczęło mi też brakować na zebraniach, właśnie tak jak tutaj usłyszałam brata wcześniej, że te takie były strażnice omawiane powierzchownie. Ja, że jestem osobą dosyć wnikliwą, więc zaczęłam mieć komentarze takie coraz, zresztą zawsze byłam aktywna na zebraniach, to inna sprawa, i takie coraz głębsze te komentarze. Więc czasem to nawet mnie już nie pytali, ponieważ ja nie w tą stronę odpowiadałam. Ja jeszcze szukałam czegoś innego w tej Biblii, jeszcze coś zauważyłam. I ja miałam później takie sytuacje, że właśnie po tej całej sytuacji z siostrą, to ja na każdym zebraniu już byłam po prostu, no, dyskomfort ogromny czułam, bo kiedy ona się wypowiadała niezgodnie z tym, jaka była, co robiła, to po prostu ja byłam cała nieszczęśliwa. Ja byłam po prostu kłębkiem nerw na zebraniach. I kiedy zaczęłam, pisałam w ogóle wiersze, zaczęłam je umieszczać na Facebooku, miałam znowu rozmowy, bo ja coś tam na tym Facebooku, to co mi leżało na sercu, napisałam. I miałam o to rozmowy. I też później, jak były zebrania już na Zoomie, to też potem w pokojach mogliśmy coś powiedzieć. No i kiedyś brat mówi do mnie tak, no jak ty możesz tak powiedzieć, że tobie czegoś tam zabrakło? To uważasz, że brat starszy czegoś nie powiedział, to ty jesteś mądrzejsza? Ja mówię, nie bracie, tylko jakbym miała jeszcze taką możliwość wypowiedzieć się, to jeszcze bym to czy tamto dołożyła. No i takie pretensje. I potem znowu jakaś rozmowa. Znowu przyszli do mnie na wizytę. No i w końcu, jak była taka sytuacja, że tu się okazuje, że te wszystkie w pandemii sytuacje i tu, że ciało kierownicze należy szanować i ufać ciału kierowniczemu, to ja mówię, to jest niemożliwe. Ja nie tak Boga poznałam. To ja Bogu mam ufać, a nie ciału kierowniczemu. Mam nawet, powiem tam szczerze, nagraną rozmowę, kiedy bracia przez Zooma ze mną rozmawiali. I ja mówię, w końcu bracia, wy już tak mnie oszkalowaliście, że ja sama nie wiem, czy mam jeszcze jakąś cechę pozytywną. I mówię, to jest normalnie jak polowanie na czarownicę. Wy normalnie polujecie na mnie. I cały czas była mowa o tym, żebym ja po prostu zaufała ciału kierowniczemu. I wiecie, i kiedy właśnie to wszystko się rozgrywało, ja mówię, no nie, to jest niemożliwe, co oni wymagają, ale cały czas uważałam jednak, że no, trzeba być w tej religii, trzeba oddawać Bogu cześć, ale ja myślałam, że jak ja coś powiem, to oni powiedzą, no tak, pomyliliśmy się, bo nie uważałam, że jakieś takie kłamstwa mogą być w tej religii. I później była też taka sytuacja, że po zebraniu, na zebraniu brat powiedział, takie było ogłoszenie, chyba list był do wszystkich zborów, żeby zgodnie z nakazem ONZ-u nie...
Halo? Halo, halo? Coś się rozłączyło. Przepraszam najmocniej. Nie wiem, czemu się rozłączyło. Rozmowa. Dobrze, to może dzwonimy do kolejnej osoby. O. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, przepraszam. Halo? Jest parę osób z tej strony. Na linii. Tak, tak, nieważne, bo ja z opóźnieniem trochę oglądam live'a. Okej. Okay. Bo trochę za późno włączyłem. No, witam wszystkich. Dobry wieczór. No ja to właśnie chciałam się podzielić moimi emocjami, które właśnie w 2017 roku. To była właśnie taka sytuacja, że byłam jeszcze właśnie w Austrii, gdzie pracuję. A ja byłam po prostu wybudzona od 2007 roku. Nie wiem, czy to opowiadać tą historię. No, po prostu to się przyczyniło z tego, że... Tak. To znaczy wtedy, ja wiedziałam, że coś jest tak na rzeczy, jeśli chodzi o tą organizację, ale jak się dowiedziałam, że to jest, bo mój mąż wysłał mi tam taką stronkę forum eks-świadków. Ja on po prostu szukał, przez przypadek znalazł, nie? I mówi, i się podzielił ze mną tym wszystkim, z czym się dowiedział. Jak ja to po prostu weszłam w ten cały, ja nie wchodziłam z tego forum przez rok. Po prostu nie było dnia, żebym nie ryczała, nie? Z tego, że tak byłam wkręcona. I pomimo tego, że byłam, to było takie dziwne, że po prostu pomimo tego, że nie byłam nieczynna już tyle lat, to niby wierzyłam, że jednak to jest prawdziwa organizacja. I to było właśnie chore. Parę rzeczy się nie zgadzało mi, bo ja nie widziałam tam żadnej miłości, bo miałam takie osobiste, związane z moją siostrą, która po prostu poświęciła swoje całe życie, ona była 11 lat starsza ode mnie, była pionierką stałą i ja sama się tak zdziwiłam, że dlaczego ja taka nie jestem, nie? Taka gorliwa, tak jak ona. Ona była inwalidką, drugiej grupy prawdopodobnie na ręcie. I ona miała tyle siły, bo tak bardzo wierzyła, tak? W Jehowę i to wszystko. I ona poświęcała swoje całe życie na to, żeby dawać z siebie wszystko. No i była taka sytuacja, że już miała 44 lata gdzieś i zachorowała na schizofrenię paranoidalną. To było coś... nieprzyjemnego takiego, że ona miała takie fazy. Słuchaj, ja bym cię mógł troszeczkę, przepraszam, może niegrzeczne to będzie pospieszyć, bo jeszcze jest parę osób, które muszę oddzwonić. Dobrze. To znaczy tak, jeśli chodzi o to, to ja nie będę o mojej siostrze mówiła w takim bądź razie, ale w każdym razie, jeśli chodzi o to, to nie umiem tego powiedzieć na tak, żeby po prostu chodziłam jak... taka zdenerwowana, nerwowa, oszukana, bo w wieku 50 lat dowiedzieć się, że się było w takiej organizacji, która nie była, tak można powiedzieć, Bożą. No i jeszcze mnie to dobiło, to, że po prostu przekład Nowego Świata, nie? Został przekręcony. Czyli po prostu, że cię oszukali, nie? Mówili ci, że to jest prawda, a po prostu najzwyczajniej... Najgorsze to było to, że miałam, nie mogłam iść nawet do szkoły plastycznej, no bo to szkoda czasu, po co ci to, po Armagedonie, po co ci to. No i chciałam chodzić na aikido, też nie. Po prostu zrujnowana młodość, nie? Można powiedzieć. Może to jest tak, ja wiem, czy to jest sens teraz... rozdrabniać na drobne. Pić Kowalska. Ale pewnie inaczej by się życzyło. Nie, bo mówię tutaj na czacie, że ma naukę jazdy w Dąbrowie. No ja wiem, na czacie. Także zdawałem prawo jazdy w Dąbrowie. Mam nadzieję, że zdasz. No właśnie.
No i tak o, nie? I to i potem właśnie, no nie mówię, że miałam tam stan jakiś tam depresyjny, nie? Ale byłam tak wkurzona, to jest że taki, jest taki etap. Chodziłam jak... Wiesz, to normalnie ktoś cię po prostu wykorzystał. Nie czujesz... Nie, bo chodzi o to, że ja nie umiałam tego po prostu ogarnąć. Ja na tym forum siedziałam i po prostu jak czytałam, tak, że to nie tylko ja tak miałam, nie? Wiesz, to nie jest to, że no, ktoś cię okantował na 100 zł, co nie? Czy tam nawet na 1000, tylko po tak, prostu tylko właśnie na u mnie lata to życia. Było... No. Tak, ale potem jak ja to się dowiedziałam, to była taka sytuacja, że przyszło mnie odwiedzać, bo tak często odwiedzały takie dwie siostrzyczki mnie, jeszcze jak byłam w Polsce. I chodziło o to, że... No, mów, mów. No, mogę mówić? Tak, no, tak. Bo chodzi o tą podcast. Kasa wpłynie. Dobrze. No, że przyszły do mnie tamtego. I ja nie wytrzymałam i mówię, nie? Tam rozmawiam z tą jedną siostrą i mówię, że to mi się nie zgadza w przekładzie Nowego Świata, nie? Tutaj jak o Jezusie, tam Rzymian, nie? I ja tam czytam, że ja mówię, że ja wiele przekładów czytałam, porównywałam i to mi się nie zgadza tutaj, że tu jest, że kolana, że tam chodziło o Jehowę, nie? Że oni wcisnęli tak. Jehowę. A ona jak się zrobiła czerwona, zdenerwowała się, mówi, to jak to? To tyle studiowałaś, to ty tego nie rozumiesz? Ja mówię, no nie, no nie rozumiem. Bo mówię, że dlaczego teraz jest imię Jehowa, nie? A potem ona mówi, no i tam wiele rzeczy tam było, które powiedziałam, a druga ta młoda siostra mówi tak, no jak już Agnieszka tak tego, no to nie ma, to nic po nas, tu nic po nas, to chodźmy już, nie? No i poszły, nie? Jak już poszły, to już nigdy nie przyszły. Dla mnie nawet i lepiej, nie? Ale jaka to była dziwna sytuacja. Ja mówię, przecież ja tylko Biblię zacytowałam. To jak jakiś ogień dla nich, to jest, no nie to wiem. To są sytuacje, które są dla nas niezrozumiałe, bo są logiczne, a wiesz, ale na ludzi to, na nich to nie działa, nie? Mimo że, wiesz, to się takie po prostu robi taki fuck up w mózgu, że co to jest? No to są ludzie, którzy przecież mówią, że cenią Biblię, trąbią na ulicy, na rogach, nie? Że jacy to oni niewierzący tylko... są i szacunek do Biblii, a tutaj im pokazujesz i zderzasz się z jakimś zachowaniem, które zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. To jest jakieś, wiesz, to, w głowie ci. To też, ale chodzi o to, że jak czytałam ten przekład, ja nie lubiłam nigdy przekładu tego Nowego Świata czytać. Po prostu mnie to męczyło. Ja tego tak jakoś, nie wiem, dziwny język. Jak zaczęłam właśnie ten forum, to zaczęłam czytać po prostu jeszcze raz Biblię. I ja lubię przekład warszawski. Porównam gdański, tam jeszcze inne przekłady. I ja po prostu, jak czytałam, to ja mówię, ktoś mi wersety dopisał. Tak. Po prostu ja widziałam coś innego, ja widziałam po prostu prawdziwego Jezusa, a nie... To było dla mnie... Używasz tego samego sformułowania, no. którego my, że czujesz się, jakby ktoś ci dopisał dosłownie wersetów. Tak. No. Słuchaj... Tak, ja po prostu teraz pismo czytam do codziennie, tak? Super, bardzo ci dziękuję za telefon, no. Słuchaj, bo mamy jeszcze innych no, ludzi, dziękuję. Którzy muszę oddzwonić. Trzymajcie się. Widać, że trochę się rozdzwoniły Dobrze. Telefony, wszyscy naraz dzwonią. Bardzo ci dziękuję. Fajnie, tak ma być. No. No, wiesz tylko, że Pozdrawiam już kolejna wszystkich. Osoba, która zadzwoniła 25 minut czeka. Mam nadzieję, że nie jest za późno, ale o dzwonimy. No, dziękuję ci bardzo za telefon. Dobra. Dzwonimy do kolejnej osoby. Psy, nie szczekać tutaj za mną. Halo, halo. Halo. Witam, Maciej dzwoni z kanału Łączności. Przepraszam, że tyle czekałaś, ale dobry tyle wieczór. Osób zadzwoniło. Nie, nie, ogólnie to nic się nie stało, bo dziecko mamy chore trochę i musiałam przy nim pobyć, więc to nawet lepiej. No, zdarza się. No, u nas to było tak... bo ja z mężem byliśmy w organizacji, że zaczęliśmy się zastanawiać najbardziej nad tymi sytuacjami, które się pojawiły z powodu pandemii. Zaczęto wprowadzać te różne programy, sprawozdania, które mówiły już od początku o tym, że po pierwsze mamy się bardzo bać tej choroby, bo jest przerażająca i można umrzeć, a po drugie, że musimy ufać, że może będzie jakieś rozwiązanie, które ten świat nam podaruje łaskawie. Mhm. I bardzo się zastanawialiśmy wtedy nad tym, jak to jest, że
mamy czekać na Królestwo Boże, które rozwiąże wszystkie problemy tego świata, łącznie z chorobami, a tutaj nagle żyjemy tym i co miesiąc mamy następny program, który właśnie głosi o tym, żebyśmy czasami nie zapomnieli, w jakiej sytuacji ten świat się obecnie znajduje. I bardzo nas to zaskoczyło i tak zniesmaczyło trochę. Ale myśleliśmy sobie, że zobaczymy, w jaką to stronę wszystko się skieruje, jak to się potoczy. W międzyczasie były też takie, kiedy zebrania się już zaczęły na Zoomie, to były tematy, które były zupełnie nie na czasie i jak to się zawsze mówiło, że Rydwan Jehowy nas prowadzi i odpowiednio w danym momencie porusza się w tym kierunku, kiedy trzeba, mamy pokarm duchowy we właściwym czasie. A na zebraniu na Zoomie była strażnica, czyli cała godzina studiowania na temat tego, jak mamy się zachowywać, kiedy idziemy głosić od domu do domu, na co mamy zwracać uwagę, kiedy widzimy czy zabudowanie, czy jak wygląda mieszkanie, czy kto tam nam otworzy i takie różne rzeczy, że mamy zwracać uwagę na szczegóły, żeby się dopasować do rozmówcy. I po prostu siedząc na tym zebraniu zastanawiałam się, ale o co chodzi? Przecież my nawet nie wiemy, czy pójdziemy jeszcze kiedyś głosić, albo w ogóle kiedy pójdziemy głosić, bo dopiero zaczęła się pandemia i tak naprawdę nic nie wiemy. I dlaczego siedzimy godzinę i mówimy o czymś, co właściwie ma nas nastrajać, sobie myślałam, pozytywnie, negatywnie, czy w ogóle jak? To było dobre, co nie? I Czas, pokarm na czas słuszny, kiedy w ogóle to była zupełnie jakieś asynchroniczne z tym, co widzieliśmy za oknem, wiesz, lockdown, nie można wychodzić, a ci się spotykają i znaczy przez Zoom i tak dalej i wiesz, odbywa się głoszenie, jakby było normalne. Kiedy nie jest normalne, nie? Całkowicie. Widać, tak. Że oni po prostu nieprzygotowani byli na ten, z tym pokarmem na czas słuszny. No raczej nie. Informacje, które po prostu wywoływały co najwięcej irytacji z powodu tego, że właśnie no myślałam sobie, chciałabym zastosować te wskazówki, ale jak mam to zrobić? No i właśnie, tak. I od tego się zaczęło, a ponieważ my byliśmy... Nie mogę powiedzieć, że organizacyjni, w sensie takim, że ta organizacja była dla nas najważniejsza i to, jak ona jest ukształtowana i tak dalej, tylko raczej ja byłam zawsze osobą, która traktowała Boga na poważnie, jako istniejącą osobę rzeczywistą, z którą można rozmawiać, która wysłuchuje modlitw. I później właśnie weszły te różne rzeczy dotyczące szczepionek, to zachęcanie i właściwie te programy, które były zrobione chyba 5 czy 6 odcinków co miesiąc, które jak dla mnie to były praktycznie reklamą jakiegoś preparatu. I bo były. Dla mnie to po prostu, bo tak były. Właśnie, tylko że zawsze było powiedziane, zawsze było twierdzone tak właściwie, że takie rzeczy jak leczenie to jest każdego osobista decyzja, którą musi podjąć sam, ponieważ sam poniesie jej konsekwencje i jest to kwestia sumienia. I nagle był taki ogromny zgrzyt, a właściwie rozłam, jakby jakieś pęknięcie ziemi na dwa kawałki nastąpiło jak dla mnie, bo to tak bardzo nie pasowało jedno do drugiego, że zupełnie nie wiedziałam właściwie, jakie mam na to patrzeć, o co chodzi, coś jest nie tak. Się zastanawiałam i no byłam wtedy oczywiście na etapie takim, że wszystko sprawdzałam w strażnicy, zawsze wpisywałam hasła w wyszukiwarkę, żeby się dowiedzieć, jak Biblia o czymś mówi, jaka jest argumentacja biblijna. No i przekopałam właściwie tą wyszukiwarkę strażnicy, przeszli wzdłuż na wszystkie możliwe już tematy, jakie się tylko dało, począwszy właśnie od tej kwestii sumienia. I okazywało się, że wszystko się nie zgadza, że po prostu zgodnie z tymi hasłami, zgodnie z tymi wynikami, które przeczytałam, a spędziłam naprawdę całe miesiące właściwie, bo jeden temat ciągnął za sobą następny i później, kiedy już na jakiś temat coś przeczytałam, to pojawiały się kolejne wątpliwości w głowie, co powodowało, że szukałam następnych wyników.
I wtedy po prostu pojawiło się coś takiego w mojej głowie, że tak naprawdę to zgodnie z tym, co przeczytałam, to powinno się chyba wykluczyć tych braci, którzy to zrobili, ale jak to jest? Przecież nikt ich nie wykluczy. I teraz ja należę do organizacji, która mówi mi, że ona mi powie, jak ja mam służyć Bogu, żeby mu się podobać, podczas kiedy oni sami robią takie rzeczy, ściągają, no nie wiem, coś, jakieś konsekwencje na miliony osób i to uchodzi im bezkarnie i są osoby w zborze, które mówią, no zobaczymy, co to będzie, musimy czekać na Jehowę. Inni z kolei uważają, że o, jeżeli nie poszedłeś za ciałem kierowniczym, to znaczy, że brakuje ci wiary, bo teraz musimy się wykazać właśnie tym posłuszeństwem, bo później dostaniemy jakieś wskazówki, które uratują nam życie. No i praktycznie od tego się zaczęło, że te wątpliwości narastały coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. I w tym samym czasie coraz więcej też czytaliśmy w domu Biblię, tak po prostu całymi rozdziałami. I Stary Testament, i Nowy Testament, i dużo różnych rzeczy, które pokazywały nam, że to w ogóle, co jest mówione na zebraniach, to jest jakieś jakby odklejone. Nie pasuje, nie zgadza się z tym, jak Biblia pokazuje, kim jest Bóg, co On uważa na różne tematy, ponieważ widzimy, jak On reagował na przykład w różnych sytuacjach, możemy z tego wyciągnąć wnioski, jakby widział tą sytuację czy inną, a tutaj wszystko było jakby coraz bardziej nam się nie zgadzało i coraz bardziej, i coraz bardziej. Zebrania były nadal na Zoomie. Później były te zebrania na sali, ale jakoś nie śpieszyło nam się chodzić na salę właściwie. Więc siedzieliśmy na tym Zoomie i ostatnie miesiące na tych zebraniach, jak spędziliśmy, to właściwie nie mogliśmy już słuchać tego wszystkiego, co było mówione, bo to jakby całkowicie ktoś chciał odwrócić sens, dajmy na to, czytanych wersetów. Jakby ktoś sobie wymyślał jakąś treść, której w tych wersetach nie było, ale nie było zwracanej uwagi na to, co rzeczywiście tam było zawarte. I to było już tak bardzo rażące dla nas, że w pewnym momencie przestaliśmy się łączyć po prostu na te zebrania, bo pomyśleliśmy, że lepiej jak sobie przeczytamy kawałek Biblii sami i się zastanowimy nad nim, bo tak to jest szkoda czasu, żeby na tych zebraniach po prostu tam być. To jest generalnie bardzo płytkie, nie? To już abstrahując, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, ale to, co na zebraniach przedstawiane, to jest takie bardzo, bardzo powierzchowne, w ogóle bez żadnego wniknięcia, takie bardzo robotyczne, no dosłownie takie służbowe bardzo, nie? Tak, to z jednej strony, ale z drugiej strony i nie wiem, czy to jest tylko takie wrażenie, ponieważ człowiek zaczynał się jakby wybudzać z tego snu, czy po prostu naprawdę poziom tej literatury, tego wszystkiego tak bardzo spadł w porównaniu z tym, jak na przykład lata 90., kiedy ja poznawałam tak zwaną prawdę, to były czasy, kiedy jeden artykuł w Strażnicy był poświęcony jakiemuś słowu agape na przykład, albo czemuś tak ciekawemu z Biblii, co rzeczywiście dawało człowiekowi do myślenia. A teraz dajmy na to no, taki przykład, który mi się przypomina, to ze Starego Testamentu, nie pamiętam, czy to było Kronik czy Królów, w każdym razie prorok z Judy przyszedł i później był stary prorok, który go oszukał. No i konkluzja była w tym biuletynie strażnicy, że ten prorok z Judy dał się naciągnąć temu staremu prorokowi, ponieważ po prostu był chciwy. No, leciał na, nie wiem, chleb i wodę, którą on mu tam zaproponował, czy coś takiego. No, trudno było jakoś to zrozumieć, ale było to po prostu tak bez sensu. I wszyscy na zebraniu przyjęli to tak, oczywiście, tak jest, tak, tak. Ktoś nawet stwierdził, że ten stary prorok to musiał być odstępcą, ponieważ go tam zwiódł, tego drugiego. Musiał chyba. No i
po prostu, no, takie właśnie, dlatego nie wiem, czy to z powodu tego, że my zaczęliśmy się wybudzać i po prostu widzieć, co jest napisane w Biblii, albo równolegle to się zmieniło i jednocześnie my zaczęliśmy się wybudzać. Ja myślę, że włączyło ci się myślenie, wiesz, a zaczęliście analizować, co jest do was mówione, no bo świadkowie generalnie nie analizują, co się do nich mówi. Wiesz, oni biorą tak to bez wniknięcia w ogóle, czy to ma sens, czy to jest logiczne, co słyszymy, to, o czym to w ogóle jest. Wiesz, po prostu tak słyszysz, ale nie słuchasz. Tak? Czy może, wiesz, o co mi chodzi, to nie idzie przez mózg, to jest taka papka, wiesz, tak włączysz sobie telewizor cały dzień i tak słuchasz, bez zaangażowania, ale gdzieś tam ci to zostaje, gdzieś te myśli się przyklejają w głowie i tak działa właśnie manipulacja, nie? I indoktrynacja, po prostu, wiesz, masz pytania, nie musisz się zastanawiać nad niczym, tylko masz tekst i pytanie do tego, że już tak naprawdę pytanie jest tylko takie, że tylko sobie wystarczy odpowiedź znaleźć, nie? Nie trzeba się zastanawiać, analizować. Tak to działa, po prostu. Tak, myślę też, że właśnie ta indoktrynacja, o której powiedziałeś, uważam, że po tym wszystkim, kiedy człowiek jakby staje trochę z boku i ma tą perspektywę, to dopiero zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób, tak jak w niektórych programach już tam było powiedziane, działa tak zwane studium Biblii, czyli tak naprawdę studium jakiejś książki, gdzie rozdziały są ułożone w ten sposób i pytania są ułożone w ten sposób, żeby wytworzyć w człowieku ten sposób myślenia, żeby go wprowadzić w ten sposób myślenia, w takie, taką kolejne, w takie tory, z których ma już się nigdy nie wydostać jakby i tylko dalej do przodu. I po prostu myślę, że to właśnie na tym polega i to jest straszne, bo też ktoś powiedział kiedyś, że gdyby zacząć studiować tą książkę od końca do początku, to nikt by nie został świadkiem. Także tutaj myślę, że to jest duży czynnik, ale właśnie, bo my dosyć niedawno odeszliśmy od zboru, to oficjalnie tak to w sierpniu, ostatnie miesiące zanim to nastąpiło, to były takie odkrywanie prawdy o tej organizacji, od Russella praktycznie, co tak naprawdę było, o czym tak naprawdę on głosił. Okazało się, że to się tak strasznie różni od tego, co ta organizacja uczy obecnie, że to jakby były dwie zupełnie różne religie. Później o Rutherfordzie, który sobie wszystko zagarnął, zawłaszczył, stwierdził chyba, że dobry biznes się na tym zrobi i po prostu sobie wykorzystał to jako zarabianie pieniędzy w fajny sposób, żeby jeszcze ludzi wysłać na reklamowanie jego książek w niedzielę. I później oglądaliśmy też Erika Wilsona, co do Mateusza 24 rozdziału szczególnie. Tak. To było bardzo otwierające oczy i aż byliśmy zdumieni, że jest to możliwe, żeby coś, co jest napisane wyraźnie w Biblii i gdyby się tylko to czytało ciągiem, bez żadnego wyrywania kontekstu, bez tych okularów, tak, bez okularów strażnicy też, czyli że już mamy nastawienie jakieś, że to musi znaczyć coś, ponieważ to są te dni ostatnie i to właśnie chodzi o ten koniec, to człowiek by może dostrzegł ten werset, gdzie Pan Jezus powiedział, ale to jeszcze nie koniec właśnie. A tutaj zawsze byliśmy tym nakręcani, że to zobaczcie, to są czasy końca, bo jest tamto i to się dzieje i tak dalej. Także zmiana zupełnie o 180 stopni. Aha, czyli to w ogóle nie dotyczyło tego. No później różne inne tematy i oglądaliśmy mnóstwo różnych kanałów, które są na YouTube i które zarówno mówią o takich podstawowych prawdach z Biblii, ale rzeczywiście nie wyrwanych z kontekstu wersetach, tylko co możemy się dowiedzieć z danych rozdziałów na przykład. No i też oczy zrobiliśmy ogromne, kiedy się okazało, że tak bardzo jest zmieniony przekład Nowego Świata, że właściwie trudno powiedzieć jeszcze, czy można go nazwać Biblią w ogóle, bo po prostu nie? Tak. Tak. I to było chyba, to była kropka nad i, bo
wtedy zaczęliśmy czytać inne przykłady, które mieliśmy w domu i nabyliśmy sobie też uwspółcześnioną Biblię Gdańską, ponieważ tak przystępny język jest w niej. I okazuje się, że po prostu wszystkie wersety, a większość, która dotyczy Jezusa i ma jakieś znaczenie, to jest tak przerobiona w przekładzie Nowego Świata, że nigdy nikt nie mógłby wniosków rozsądnych, czytając to, wyciągnąć, które powinien by wyciągnąć właściwie, czytając Biblię. No i dajmy na to, że Jezus jest jednym z aniołów, albo że jest archaniołem i takie różności, no to wtedy można powiedzieć komuś i ktoś może w to uwierzyć, czytając przekład Nowego Świata. Ale jeżeli sobie przeczyta z innych przekładów i porówna, to wtedy okazuje się, że to wygląda zupełnie inaczej. No i właśnie, jeżeli nie można do Boga przyjść inaczej niż przez Jezusa, to cała ta prawda, jakby której się uczyliśmy, to legła w gruzach. Tak, tak. To są już takie rzeczy, że człowiek zaczyna się dowiadywać innych spojrzeń, bo wiesz, w końcu masz odwagę do tego, żeby poznać inne nurty chrześcijańskie i się okazuje, że świadkowie Jehowy to nawet koło prawdy nie leżeli. Daleko jest od tego. Mają parę rzeczy może, które rzeczywiście jest prawdą. To są te takie podstawowe nauki, na które przyciągają ciebie, nie? A potem już jest zjazd taki, odjazd konkretny. No. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Jeszcze chciałaś coś powiedzieć? To może krótko tylko o tych emocjach, bo emocje rzeczywiście są i na początku człowiek czuje, że oszukano mnie, zmarnowałam duży kawał mojego życia, a poza tym po odejściu taki wielki znak zapytania, to co teraz mam ze sobą zrobić, skoro nie chodzę na zebrania, nie chodzę głosić, to w ogóle jak moje życie ma się potoczyć, jak ma wyglądać moja więź z Bogiem, jak ma wyglądać oddawanie Mu czci i takie różne. No i są różne dni też, takie były i górki, i dołki. Myślę, że teraz wszystko jest dosyć świeże, ale już tak się w miarę wyrównało. Natomiast jeszcze taka dla mnie ważna rzecz to była, że właśnie szczególnie może przez ten czas pandemii jakoś zastanawiałam się nieraz, patrząc na ludzi dookoła, czy oni naprawdę wszyscy mają zginąć w Armagedonie, a ja mam żyć. I to było tak bardzo nieprzyjemna myśl, żadna radosna, ani żadna taka, że o jak super, że ja będę żyła, a i fajnie, że ten świat niegodziwy zginie, tylko odwrotnie właśnie. Naprawdę ci wszyscy ludzie mają umrzeć? I powiem szczerze, że to wyzwolenie właśnie od tego działa na mnie bardzo pozytywnie, bo chodzę, idę ulicą, patrzę na ludzi i cieszę się, że ich widzę i cieszę się, bo wiem, że nie spadnie na nich żadna bomba Armagedonu i po prostu nie będą zniszczeni i nie ma żadnego Boga, który chciałby takie coś zrobić. Także jako ostatnia myśl, żeby jeszcze ktoś mógł się wypowiedzieć. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ja na przykład twierdzę, że najbliżej religii Świadków Jehowy pod względem sposobu, mechanizmu myślenia to jest islam. Wiesz? Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. No, całkiem możliwe. Właśnie ostatnio, zostawiając zwierzenia, tylko mi chodzi o sam mechanizm działania, sam mechanizm myślenia i percepcji, nie? Że to są ludzie, którzy już teraz są, ale oni tak naprawdę są skazani na zagładę i w sumie to nie ma znaczenia, czy oni by teraz umarli, czy potem, bo to i tak oni nie przeżyją, nie? Wszedł pod nogi i jak zacznie mi rozłączać kable, będzie po live'ie. Dobra, wywaliłem go. Słucham ciebie dalej. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że właśnie też słyszałam o tym, że są takie nurty islamskie, które wyznają to, że będzie koniec świata właśnie i że wszyscy zostaną tam niegodziwi, unicestwieni, także coś w tym jest. Urzekło nawet to, może urzekło, po prostu zszokowany byłem, wiesz, rozmawialiśmy kiedyś z muzułmanami przy jakiejś tam okazji i oni stwierdzili, że w zasadzie my jesteśmy podobni do nich, Świadkowie Jehowy, ludzie księgi, nie? Wiesz, chrześcijanie, ale tacy, wiesz, fajni, bo i tam i wykluczą, i ostracyzm zrobią, wiesz, i tak, wiesz, jest po prostu pod butem trzymane wszystko, nie? I to im się spodobało. Takie ciekawe rzeczy. No właśnie, rzeczy. Także... No. No, nie chcę zabierać może więcej czasu, dobrze, to może ktoś inny bardzo. Jeszcze się... O, jeszcze tutaj jest parę osób. Dziękuję również. Odzwaniać będę. Dziękuję również. Dobrze, dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.
Tutaj mamy jakieś parę wiadomości, może przeczytamy. Witaj Maćku, publicznie nie będę się przedstawiała, ale opiszę pokrótce, z czym zmagałam się powoli budząc się. W organizacji doświadczyłam niesprawiedliwości i braku miłości. Zaczęło się od złego potraktowania mojego męża i użycia gruźb, że może być wykluczony. A tak naprawdę był zraniony i oszukany przez współwyznawcę. Chciał się zwierzyć, a został postraszony. Mąż się wycofał i wpadł w wir pracy, przez co oddalił się od zboru, jak i również ode mnie. Ja, chodząc sama na zebrania i ciągając za sobą dziecko, w końcu padłam na pysk. Bałam się, że przez decyzję męża zginiemy wszyscy w Armagedonie. Oddaliłam się i ja od zboru, ponieważ nie miałam sił i przestałam głosić, bo nie widziałam miłości, a to miał być znak rozpoznawczy religii prawdziwej. Nie potrafiłam też straszyć mojego dziecka Bogiem, raczej filtrowałam mu informacje z filmików i książek, bo jest bardzo wrażliwym dzieckiem. Bajeczka o Piotrusiu, pierwszy odcinek, wywołał w nim taką traumę, że widząc kolejne odcinki płakał i panikował, odmawiając oglądania. Długo tłumaczyłam sobie, że to organizacja Boża, ale że ludzie są niedoskonali. W końcu moja psychika nie dała rady i pogodziłam się ze śmiercią, którą poniosę w Armagedonie. Miałam depresję, stany lękowe, ataki paniki i dolegliwości psychosomatyczne. Pomogli mi ludzie ze świata. Ale czasem dobre słowo padło od przypadkowo spotkanych świadków, którzy raczej byli słabi duchowo. Od tych duchowych żadna pomoc nie przyszła. Nawet przez kilka lat mi jednego wersetu na sali czy wizycie pasterskiej nie odczytali. Stałam się dla wszystkich przezroczysta, poczułam się odrzucona i wykluczona przed wykluczeniem. Nie wiem, czy do tej pory wiem, dlaczego tak ze mną postąpili. Doszły mnie słuchy, że skoro mam męża Świadka Jehowy, to wizyty pasterskiej bracia mi bez niego nie mogli zrobić. Ale oni nawet się nie starali. Byłam w opłakanym stanie i tylko moje dziecko jest powodem, dlaczego nadal żyję. Po 3-letniej terapii i kilku dobrym osobom ze świata stanęłam na nogi i nawet nasze relacje w małżeństwie są coraz lepsze. Nikt nikogo nie zmusza i nie wymaga, aby spełniać wymagania organizacji. Fajna wiadomość. Bardzo ci dziękuję za to. Dobrze, więc do kogo tu mamy jeszcze oddzwaniać? Czekajcie, zobaczymy, czy mam jeszcze... Macieju, jesteś niewolnikiem z przypowieści o talentach. Masz talent wybudzania z JW.org. Każdy wybudzony to pomnożenie talentu. Powodzenia. No nie wiem, czy to trzeba się czymś chwalić. Okej. Zobaczmy teraz, gdzie mamy następną osobę. Tutaj. Już wiem, coś tu się chyba stało z połączeniem. Momencik. Zaraz będzie. Dziękuję, Paulo. Bardzo dziękuję za kawę. Okej, może się teraz uda. Ojej, co to się stało? Poczekajcie sekundkę. Coś tutaj mam jakiś moment. Problem techniczny, zaraz będzie okej, momencik. Co tutaj się dzieje? To chyba się dlatego rozłączyło. Z poprzednim rozmówcą.
Słuchaj, nie mogę zadzwonić, końcówka 901. Jak możesz, to do mnie zadzwoń, proszę cię, bo coś tutaj mi nie... Nie funkcjonuje. Nie wiem dlaczego. Dobra, zostawmy to na chwilę. Może. Ups. Halo, halo. A, dało radę, tak? Słychać mnie? Słychać ciebie. Wiecie co, ja przepraszam w ogóle, bo na jednym telefonie mam numer, guzik do odbioru z przeciwnej strony niż na poprzednim i po prostu muszę się wczytywać, który jest akceptuj, który jest odrzuć, bo one są na przemian. Idiotyczne, ale tak jest. Okej, raz mi się nie udało zadzwonić, teraz tobie jakieś te nasze numery się nie sprzęgają. Oj, nie wiem właściwie jak to pozbierę, żeby tutaj nie zanudzać za długo. Ale ja mam taką sytuację, mam wrażenie, że zupełnie inną niż wszyscy. Trochę się dzisiaj ucieszyłam, że tutaj Dariusz, o ile nie przekręciłam tego nika, może mieć coś podobnego, co ja, co mnie ucieszyło. Bo najgorsze to jest bycie w jakichkolwiek emocjach samemu z przekonaniem, że jest się jedynym takim na świecie. I to już jest pierwsza emocja, którą wymieniam, dlatego że ja jestem osobą, która weszła do organizacji, kiedy większość z was nosiła majtki w zębach. Albo w ogóle was nie było na świecie, to był rok 85, kiedy zaczęłam studiować. Ja już miałem 4 lata, tak. To już chyba no to już dawno. Prawie, że na, nie, na pupie. No. Rok później się ochrzciłam, to był 86. W 87 już byłam nieczynna, w 89 już mnie nie było. Także krótka piłka była. I teraz tak, emocje były bardzo różne w każdym z tych okresów. Na początku to był no, zachwyt, po prostu oczarowanie. Ja w ogóle jak słucham o tym, co się w organizacji dzieje teraz, to wierzcie mi, albo ja byłam zaślepiona, ale to była zupełnie inna organizacja. Tam naprawdę było fajnie. Ja uwielbiałam chodzić, głosić. To była dla mnie no, po prostu rewelacja. Nikt nigdy mi nic złego na głoszeniu nie powiedział, czy to na mieście, czy na wsi. To była autentyczna radość, że się jest w takim super miejscu. Zwłaszcza, że większość poglądów tych podstawowych, to ja je miałam sama w sobie, zanim do mnie świadkowie przyszli. Nie wierzyłam w Trójcę, nie wierzyłam w piekło. No kurczę, wszystko mi grało radofa jak nie więcej. I teraz co się dzieje? Oczywiście wiele wątków pominę, żeby to uprościć, ale ja zaczęłam być rozczarowana nie organizacją, nie ludźmi z organizacji, ale sobą. Bo ja zaczęłam się łapać na tym, że kurczę, nie jestem tym ideałem, którym miałam być. I choćbym nie wiem, jak chciała być tym ideałem, to mi to nie wychodzi. Mhm. Nie wychodzi. Doszłam do tego, że ja miałam wrażenie, że ja grzeszę myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po prostu wszystko było grzeszne. Byłam tak sobą rozczarowana, i tak z siebie niezadowolona, że stwierdziłam, że ja nie jestem godna tego, żeby w takim kościele być, dlatego że zaczynam być dwulicowa. Jak ja mogę głosić ludziom taki ideał, jak ja sama nie jestem w stanie tego udźwignąć. Przy czym wierzcie mi, że to naprawdę nie wymagało żadnych grzechów. Wystarczyło, że nie wiem, coś źle pomyślałam, o czymkolwiek już się obwiniałam, że gdzieś, nie wiem, zwątpiłam w jakąś jedną z tysiąca nauk i już było, że coś najwyraźniej pycha przeze mnie przemawia i tu trzeba się ubiczować. No i koniec końców stwierdziłam, że ja po prostu nie daję rady. I były tutaj przeróżne rzeczy. Pamiętam, bo to sobie zapisałam w pamiętniku, bo prowadziłam pamiętnik, że pisałam, Boże, dlaczego mi dałeś rozum, jeśli nie mogę z niego korzystać? To było takie rozpaczliwe wołanie. Mówię, to nie było nic do organizacji, ja w ogóle tego nie żyłam. Ja miałam jakiś problem z Bogiem, który wymagał ode mnie więcej, niż byłam w stanie dać.
rozczarowanie sobą, dezorientacja. Pamiętam, oglądałam taki film, który zresztą polecam, z Barbarą Streisand w roli głównej, film Jentl. Nie wiem, czy ktokolwiek słyszałeś o tym filmie, oglądałeś go może kiedyś? Jeszcze raz powiedz tytuł. Barbara Streisand był w roli głównej film Jentl przez Y. To było imię. Imię bohaterki. Nie, zaraz zobaczę na ile na IMDb ma, to ci powiem, czy oglądałem. Polecam ten film. Film jest o, jeżeli sobie mogę pozwolić na dygresję, o dziewczynie Żydówce, która bardzo chciała zdobywać wiedzę w tamtych czasach. Było to kobietom zabronione, więc ona się przybierała za chłopaka, w ten sposób mogła tam pójść do jakiejś szkoły koranicznej i śpiewała taką pieśń właśnie: Boże, po co mi dałeś rozum, jeśli go nie mogę używać? Czy coś takiego, po co dałeś skrzydła ptakom, jeśli nie po to, by latały? Ja pamiętam, że kurczę, oglądałam ten film i on mnie rozerwał na strzępy po prostu. Właśnie się czułam jak ten ptak, który miał skrzydła, ale mu nie wolno latać. I dlaczego? No dobra, żebym się tutaj nie pogubiła. Więc krótko mówiąc, w którymś momencie napisałam, że odchodzę i tyle. I teraz to były też czasy, kiedy nie było czegoś takiego, przynajmniej ja nie odczułam, może za krótko byłam, jak jakiś ostracyzm wobec odstępców. W ogóle takiego pojęcia nie pamiętam. Ja byłam przekonana, że od świadków odchodzą tylko osoby, które zostają wykluczone za grzechy, za jakieś pijaństwo, za jakąś rozpustę, że na to po prostu odchodzą ludzie grzeszni. Przynajmniej wtedy nikt nie, z kręgu, w którym ja byłam, nikt nie odchodził na własne życzenie, więc to w ogóle było już dziwne. No, ja napisałam, że odchodzę, bo się czuję niegodna po prostu i tak to czułam. I mnie było tak głupio wobec tych ludzi, że to ja odwracałam głowę na ulicy i przychodziłam na drugą stronę, żeby ich nie wpędzać w zakłopotanie. Żeby oni się nie czuli głupio, gdyby się musieli ze mną zetknąć. Do tego stopnia, że w którymś momencie, pamiętam, spotkałam się w sklepie osiedlowym ze starszym zboru i on do mnie: hej, co tam u ciebie? No jak gdyby nigdy nic. A ja z oklapem szczęki i takim konspiracyjnym szeptem w tej kolejce mówię: słuchaj, ale tobie nie wolno się do mnie odzywać. I on mówi: ale jak to nie wolno? Ja jestem starszym, mnie wolno, to ja oceniam, a poza tym ty nie odeszłaś, nie zostałaś wykluczona za żaden grzech, tylko odeszłaś i w każdej chwili możesz wrócić. Więc ja naprawdę nie miałam żadnych złych doświadczeń takich osobistych, o których tu większość osób mówi. Więc mówię, dlatego może jestem przedziwnym przypadkiem, bo u mnie to cały ten proces zupełnie inaczej przebiegł. Fakt faktem, że ja w międzyczasie wyjechałam, później wróciłam, kontakty się urwały, więc to też było tło, dla którego może nie było mi dane doświadczyć jakichś tam niewłaściwych rzeczy. Natomiast skutek tego był taki, że mimo że ja odeszłam ze zboru, to byłam obrażona właśnie, najpierw byłam rozczarowana sobą, później byłam obrażona na Boga, że mnie jakby postawił przed sytuacją, którą sobie nie mogłam poradzić, później byłam w poczuciu winy, ale to było cały czas między mną a Bogiem. I później nawróciłam się gdzieś tam, to znowu kolejne tam 2 lata minęły u ewangelicznych chrześcijan, mówię ogólnie u tych protestantów takich typu ewangelicznego. I wyobraźcie sobie, że przez kolejne wiele lat tam raz byłam w jednym zborze, raz w drugim, nigdy już nie byłam tak związana na 100% w sensie przynależności do zboru, natomiast byłam sympatykiem wielu różnych i zborów nominacyjnych, bezdenominacyjnych i tak dalej. Natomiast sytuacja jest taka, że to uczucie, te 2 lata, zanim jakby znalazłam jakąś nadzieję tych ewangelików, a wyszłam z zborów, to było przerażające poczucie samotności. Nikogo wtedy nie było, nie było internetów, nie było komputerów, nie mówiąc o jakichś innych rzeczach, więc ja miałam wrażenie, że jestem jakimś takim totalnym dziwolągiem, jedynym na świecie, który nie wiadomo skąd się urwał, jakiś się Panu Bogu nie udał, czy coś w tym stylu.
Moment, straciłam wątek, jeszcze tutaj zapisałam. Że czułaś się dziwakiem i że... Tak. A, i wyobraźcie sobie, że po latach tych różnych historii gdzieś no spotkałam kogoś, kto jest w tej chwili Pimo, w zborze, z którego ja odeszłam i no tak powiem szczerze, że trochę przez te lata pamiętałam tam te osoby, z którymi miałam jakiś kontakt i ja powiedziałam temu właśnie Pimo, żeby tam no, pozdrowił ode mnie tą i tamtą osobę. I najlepsze było zdziwienie moje, bo to było, no, powiedzmy sobie, niedawno. I on do mnie wraca za jakiś tam czas, bo po prostu pracuje tu w pobliżu i mówi: słuchaj, ja mam dla ciebie niepozdrowienia od XX, bo cię pozdrowić oficjalnie nie mogą. Po prostu tak śmiać zaciało, bo ja wiem, że no to było powiedziane między wierszami, że mi przekazuje te pozdrowienia, tylko tak, żeby ich nie przekazać. Więc to mówię, to są też takie, ale to, że ja nie zaznałam jakby takich negatywnych rzeczy, spowodowało, że ja przez te lata cały czas miałam mimo wszystko jakiś wyidealizowany obraz tej organizacji. I nawet będąc w różnych innych zborach, ja zawsze się czułam taki jakiś, nie wiem, piąte koło uwozu, dlatego że ewangelicy też bardzo lekką ręką, tak jak świadkowie wysyłają nie świadków w Armagedon, tak ewangelicy wysyłają lekką ręką świadków do piekła. I mnie to po prostu zawsze się nie podobało. I powiem szczerze, że takie poczucie alienacji miałam również właśnie, bo ja powiedzmy sobie w Trójce nigdy nie uwierzyłam, ale się nie mogłam przez te całe lata, nawet będąc właśnie w zborach ewangelicznych, przyznać, bo jak tylko gdzieś bąknęłam, że nie wierzę w Trójce, to od razu słyszałam albo, no tak, to grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, jak nie wierzysz, że On jest trzecią osobą Trójcy i niechybnie pójdziesz do piekła, bądź ewentualnie będziemy się za ciebie modlić. Więc powiedzmy sobie, tego duchowego ostracyzmu to, znaczy nie wiem, czy to można tak nazwać, ale krótko mówiąc, musiałam cenzurować swoje myśli nie mniej niż u świadków. Może nie organizacja to narzucała, ale sam sposób myślenia u ewangelicznych chrześcijan bardzo często jest no, równie osądzający. Tak samo jak pamiętam, że właśnie jak już uwierzyłam w to zbawienie przez z łaski i tak dalej, to ktoś tam skomentował, że no widzisz, jak to fajnie, że już nie jesteś świadkiem Jehowy. A ja pamiętam, jakby mi to w mordę dał. Mówię tak, no jak fajnie, jak ja tak. W Trójce nie wierzę, w piekło nie wierzę. Jedyne, w co uwierzyłam, to, że Bóg mi przebaczył te wszystkie moje niedociągnięcia, ale ja nawet nie mogę tego powiedzieć tam. No, już tam nie będę się tutaj rozwlekać. No, krótko mówiąc, dopiero teraz jakby jak znalazłam te różne kanały, pierwszy kanał to były Światusy, drugi właśnie tutaj kanał Łączności, później jakieś tam jeszcze inne, to zaczęłam sobie zdawać sprawę, że no raz, że miałam trochę zbyt różowe okulary co do świadków, bo w tym moim zborze później się działy rzeczy też niefajne, ale również takie, że te emocje, takie poczucie no trochę wyalienowania, to się ciągnęło za mną przez 35 lat, nawet jak byłam w przeróżnych zborach, których tak notabene poznałam mnóstwo wspaniałych, fajnych ludzi, dobrych, ale móc powiedzieć, to, co ja tak naprawdę w środku myślę, to nigdy, nigdzie nie mogłam. I to już będzie moje ostatnie zdanie, dlatego że jak był ten live przedwczoraj, to powiedziałam, że chciałabym coś powiedzieć, ale boję się, żeby nie było z tego afery. Po prostu nie będę już cenzurować swoich myśli. Można mówić wszystko, mów. Nigdzie. I nie chcę, żeby mnie ktokolwiek na cokolwiek nawracał, nakłaniał, tak, albo modlił się za mnie, tylko dlatego, że ja wierzę w coś inaczej niż on. No i to tyle. Nie wiem, czy się w temacie trzymałam.
tak mi się zdawało, że chociaż trochę. Wiesz, no live'y się rządzą swoimi prawami, są pewne nieprzewidywane rzeczy, jak na przykład pies hałasujący w tle, albo ludzie, którzy mówią czasami nie całkiem na temat, no na to nie mogę mieć wpływu, też nie chcę wszystkiego cenzurować. A poza tym, wiesz, czasem wyobrażenie moje o temacie live'a odbiega nieco od wyobrażenia słuchaczy, no więc ja nie chcę komuś narzucać. Okej, ale no nie wiem, starałam się jak podtrzymać tych emocji, tylko mówię, moje było były... dobrze. To może niech inne. Nie ocenią, nie mnie oceniać. Słuchaj, myślę, ciekawa że jestem, okay. Czy jest ktoś, choćby jeden, kto miał coś podobnego. No i no. Na tym kończę na razie i czekam dobrze. Na odpowiedzi od innych. Dziękuję ci za telefon. To się trochę zajmiemy teraz czatem, bo trochę minęło czatu, trochę przewinę i dobra. Może zobaczymy jakieś ciekawe informacje z czata. No, tylko muszę psa trochę uciszyć w międzyczasie. No, także poczekajcie sekundkę. Psy, spokój. Bo się psy tutaj trochę uaktywniły i zaczynają tutaj się bawić. Poczekajcie sekundkę, tylko psa zamknę po prostu jednego w przedpokoju, bo się razem za bardzo hałasują. Za chwilę jestem z powrotem. Poczekajcie momencik. Witajcie, jestem z powrotem. Trochę się czatem zajmiemy. Byłem sprawdzić jeszcze, co tam u Joli. Jola się nie za bardzo dzisiaj czuje. Tak w ogóle, słuchajcie, Violeta, tutaj ona tam piątaka mi wysłała. Dziękuję bardzo. Viola ma dzisiaj urodziny. 41. Także wszystkiego najlepszego, Viola. Także możecie jej pożyczyć. Wszystkiego najlepszego, wiele osób jest. Bardzo się cieszę, że jest tyle. I co my tutaj mamy w czacie? Andrzej, emocje po przebudzeniu są tak ogromne, że nie da się ich opisać i przegadać, a wszystko zależy, czy masz rodzinę w orgu, czy też masz rodzinę nie w orgu. No to jest, słuchajcie, właśnie to. My mamy te emocje, które nam towarzyszą przy przebudzeniu się i pomyślcie. Czasami ktoś mówi, że chciałbym kogoś obudzić, tylko ty masz ten czas na te emocje wiele miesięcy, czasami lata to trwa, nie? Ale to są przynajmniej miesiące na przepracowanie tych emocji. Nie możemy kogoś zmusić do tego, żeby on bez tych emocji się obudził, bo on też musi to przepracować. Nie można nikogo zmusić, żeby ten cały proces emocjonalny, który my przeszliśmy, przeszedł w ciągu, nie wiem, kilku dni. Bo się spotykamy kogoś i mówimy, tak, tu jest prawda, zobacz w Biblii, sobie sprawdź, tak jest. No nie, bo to są pewne, jeszcze ta warstwa emocjonalna dochodzi, o której często zapominamy, nie?
mimo że my czytaliśmy... Joanna, tak, przepraszam, słuchajcie, jeśli chodzi o poprzednie live'y, to są gigantyczne pliki, ja je pościągałem już i muszę je załadować, tylko załadowanie trochę trwa i dzisiaj łącznie z tym będę wszystko ładował i wyślę do wszystkich e-maile. No, ja już pościągałem te live'y, tylko to są gigabajtowe pliki, wiesz, i muszę je po prostu poładować, bo te live'y są mega długie. Także przepraszam, że to nie zrobiłem. Po prostu załadowanie tego trwa bardzo długo i ostatnio zostawiłem to do ładowania i komputer się mi uśpił i od nowa musiałbym. Muszę to zrobić. Przepraszam najmocniej. To o tych emocjach. To są mega emocje. Naprawdę człowiek czasami zwariować można, jak silne to są emocje, nie? Rozwala się cały system wartości, buduje się jakiś nowy system wartości, jest niepewność, ostracyzm. Tutaj co to poprzednia słuchaczka, rozmówczyni mówiła, że jest samotność, czuje się samotność, bo ten ostracyzm tak działa. Boisz się z ludźmi porozmawiać, bo no, jak rozmawiać z ludźmi, kiedy trzeba się kontrolować? Każde słowo, które się wypowiada, trzeba kontrolować, nie? Jednocześnie oni zaczynają... Jak ty nie mówisz o tych zborowych rzeczach, zaczynają podpytywać. No i to jest straszne. Straszne są uczucia, takie skrajne. Skrajne emocje. Co mamy dalej? Matthew, nie mieściło mi się w głowie, że nakazy ludzkie wstrzymały głoszenie. No to też bardzo wiele osób się wzbudziło podczas lockdownu, bo to też było takie... w sprzeczności to, co do tej pory wiedzieli organizacja, a tym, jak się organizacja zachowywała, nie? Na moje szczęście u nas budzi się cała rodzina, Andrzej napisał. No to gratuluję, to jest super sprawa i naprawdę jesteś w niesamowicie dobrej sytuacji. Pablo Paolo. Jak ja zacząłem ogarniać nauki świadków, że nauki świadków różnią się od tego, co jest w Słowie Bożym, to na początku czułem wielki strach. Ale wtedy zacząłem studiować Biblię bez pomocy strażnicy. No. A to jest super, nie? Słuchajcie, jednym z takich argumentów, jak ja pamiętam, byłem w zborze i poznawałem prawdę, to było tak zwaną prawdę, to było to, że to ksiądz musi iść na zrobić studia teologiczne, a to jest takie proste, bo przecież to było napisane dla prostych ludzi, więc prości ludzie to muszą zrozumieć, co nie? No i teraz... W tych studiach teologicznych zaczynają wprowadzać strażnice nagle. Okazuje się, że sam nie możesz jednak zrozumieć. Musisz mieć ciało kierownicze i jeszcze tomy strażnicy, żeby to zrozumieć. Tylko, że to już wiadomo, jest odsunięte w czasie od tego tej argumentacji, którą stosują na początku o tym, że Kościół wymaga jakichś tam studiów i uważa, że prosty człowiek oderwany od pługa nie jest w stanie zrozumieć Biblii. Także... No niestety się nie zgadzam z tym. Wiesław Cify, Pat, to pokazuje, że to jest piramida finansowa. No firma po prostu. Nie wiem, czy powiem piramida finansowa, ale jest to firma. Dobrze prosperująca. No. Okej, słuchajcie, tak w ogóle jest jeszcze 15 minut i będziemy kończyć. To tak... Muszę się trochę zająć też Jolą, bo ona potrzebuje trochę mojej pomocy. Niestety. A następny live, który zrobimy, będzie może na temat, jak się uda, jak sobie radzimy z tymi emocjami i po prostu co, wiecie, takie pozytywne historie, jak zaczęliśmy funkcjonować po wyjściu. To by było fajne, żeby opowiedzieć, jak nasze życie zmieniło się na lepsze. Takie motywacyjne historie, żeby pomóc innym zrozumieć. Niekoniecznie, wiecie, w kwestii religijnej, tylko o tym, jak wykorzystaliśmy ten czas, co lepszego, w jaki sposób jakość naszego życia się poprawiła, może w ten sposób. To by było fajne, żeby tak porozmawiać sobie, takie inspiracyjne trochę rozmowy. Bo też, wiecie, nie chcemy tak w tym wkurzeniu ciągłym na tą organizację patrzeć się do tyłu, nie? Bo ja tutaj mam parę rzeczy do powiedzenia i nawet osoba, która czuje największy żal do tej organizacji, to jestem wam w stanie udowodnić, że możecie wyjść z pewnymi cechami i umiejętnościami, które da się wykorzystać na plus w swoim życiu. Nawet teraz.
Dobrze, co my mamy tam dalej? Ich Ida Sulima. Ich bogiem jest Mamona. No, to prawda. Też myślałem, że zmarnowałem życie, to Pablo Paolo pisze. I byłem wściekły i też się zastanawiałem, co dalej. Ale myślę, że gdybym nie przeszedł tej drogi, to bym nie był w tym momencie, w którym jestem i dziękuję Bogu za to. Trzeba zawsze popatrzeć na to, że no jednak czegoś się nauczyć, nawet z przykrych doświadczeń, jak się czegoś nauczysz, to jest okej. Okay. Co mamy jeszcze? Tutaj Asia Alabaster odpowiedziałem. I potwierdzam słowa Macieja, tutaj Dariusz Adler. Po wyjściu z orga traci się wiarę. No, to prawda. To jest częste zjawisko. Organizacja z lat 80. i 90., bardziej moje czasy, to Ewelina pisze, to całkiem inna organizacja niż teraz, inna religia. No prawda jest, jak się ktoś chrzcił w tamtej organizacji, teraz jest to inna organizacja, no nie? Czuje się człowiek taki wyalienowany, no bo jest się w czymś innym niż się przystępowało. Aleksandra Fornal, że dziękuję, no pewnie Maćku, super pomysł, w końcu coś pozytywnego. Dziękuję, Aleksandra. Także przygotujcie sobie na coś, jakieś pozytywne historie na przyszły tydzień. I ten live będzie w sobotę. Od razu wam mówię, że to będzie w sobotę, bo w niedzielę to wiele osób idzie do pracy na drugi dzień i niekoniecznie to fajnie działa. Także przeniosłem poniedziałkowy live na piątek, a niedzielne będą w sobotę. Myślę, że to jest okej. Co sądzicie? Słuchajcie, jeszcze wszyscy ci, którzy mnie wspierają przez PayPal albo i tak dalej. Jeżeli nie mam od was żadnego innego e-maila, to wysyłam wam linki na ten z PayPala, żeby było jasne. I piszcie do mnie, jeżeli chcielibyście na inny e-mail i ja taką listę po prostu wyślę. Mam do wysłania w tym momencie 3 live'y zaległe. Będę je uploadował dzisiaj pewnie w nocy i rano je postaram się wam wysłać, jak się uda wszystko. Trochę miałem też opóźnienie, bo musiałem przeinstalować cały system, od nowa postawić, dlatego że miałem ten problem ze dźwiękiem i trochę mi to zajęło czasu. No, ci co pracują, to sobota jest okej. Ja też tak myślę. Możemy sobie wtedy nawet dłużej zrobić, bo ja też w sobotę mogę posiedzieć dłużej i nie musimy go tak kończyć. Zobaczymy, no, to wypracujemy jakąś rzecz. Też nie chcę wchodzić innym w paradę z live'ami. Muszę inne kanały też prowadzą. Tutaj mamy coś jeszcze. O podziękowania za live. Dziękuję bardzo też. Dziękuję bardzo za to, że dzwonicie, że kontaktujecie się, piszecie. Jeżeli nie chcecie na przykład pisać tutaj na czacie, to możecie mi napisać wiadomość na WhatsAppa i przeczytam.
Jona Alabaster. No spokojnie, pewnie, że wiele osób słucha. No. Ja to wszystko wyślę, tylko mówię, to są gigantyczne pliki. Jak ściągałem ostatnio, to mi się to komputer uśpił i się przerwało ściąganie. Jak uploadowałem, nie ściągałem. Uploadowałem, bo to trwa wieki. Uploadowanie. Dużo szybciej, dużo dłużej niż ściąganie, szybciej ściąganie. Maćku, nie myślałeś może o wywiadach z byłymi świadkami? No, myślałem, robię takie wywiady czasami. Myślałem, tak. No. Jak masz coś ciekawego do opowiedzenia? Tylko, że wiesz, to są też inne kanały, które robią takie wywiady, więc ja nie chcę dublować się z pomysłami. Chciałem po prostu zrobić coś innego, co jest w jakiś sposób no inne po prostu. Nie, po co kopiować jakąś tam pracę, kiedy można jakąś niszę znaleźć sobie, nie? Więc na przykład mam taką niszę, że staram się te książki tłumaczyć i robić takie różne ciekawostki biblijne, o których na strażnicy wam nie powiedzą. Przy czym kwestie biblijne to są zwykle kontrowersyjne. To jest taki problem, nie? Że wielu ludzi zaraz, świadkowie nie potrafią dyskutować, tylko byli świadkowie nawet. To są kolejne takie emocje, które nam towarzyszą po odejściu. Ciągle mamy w sobie taką po odejściu chęć głoszenia, nie? Że staramy się każdemu wyjaśnić, że teraz zobacz, to nie była prawda, muszę cię teraz przekonać, nie? I to czasami zostaje. Nie potrafimy czasami zrozumieć, że ktoś ma prawo do jego własnej interpretacji rzeczy, bo po prostu wszyscy myślimy inaczej. Pablo Paolo, sorry, jestem nowy. Nie szkodzi. No, chętnie bym robił, słuchajcie, wywiady. Jeżeli macie kogoś ciekawego, teraz będę miał wywiad, chyba wstępnie zgodziła się z mormonką, która odeszła. Z byłą mormonką. Porozmawiamy o podobieństwach, jakie są pomiędzy mormonami a świadkami. I się bardzo zdziwicie, jakie wielkie są. O, tutaj mamy kolejną wiadomość. Jestem wybudzona razem z mężem od maja tego roku. Zauważyłam, jak różne są nasze emocje. U mojego męża górowała złość i uczucie oszukania. U mnie to zagubienie i świadomość utraconej nadziei. Strach przed tym, że nowe informacje też mogą okazać się nieprawdą. Taki apel do widzów. Nie przestawajcie wybudzać swojej rodziny. Każdego może wybudzić coś innego. Moja siostra z mężem jest wybudzona od 4 lat i za każdym razem naszego spotkania dzielili się z nami jakimiś informacjami, takimi jak pedofilia, zegarki wujków, ale to na nas nie działało. Dopiero pokazanie, jak zmieniona jest Biblia, zasiało ziarenko wątpliwości. No i to jest właśnie, to jest super, super uwaga, słuchajcie, bo na przykład ja to widzę po Joli mojej. Na nią zupełnie inne działają rzeczy niż ja. Na przykład na nią działa ta na przykład lalka Annabel i ona uważa, że to jest coś szokującego. Dla mnie to jest nie, w ogóle nie. A dla niej to jest sprawa jakaś taka wielka. No, albo na przykład na niektórych działają zegarki, a ja mówię, no, ale to nie wiadomo, jakie to są zegarki, bo nikt z bliska i dobrze nie widział, to może być po prostu podobny zegarek do jakiegoś. Zresztą nie znam się na zegarkach, więc traktuję to tak, wiecie, tak. No, to nie działa to na mnie. Ale na niektórych działa komisja australijska, na innych działa Biblia, na innych działa jeszcze co innego, nie? Może to, że Anthony Morris dom dostał, no to na innych jeszcze podziała. No to jest po prostu, no, nigdy nie wiadomo, jaką strunę trzeba uderzyć, żeby kogoś obudzić, nie? Z rodziny. Tak jak ja na przykład nie jestem fanem, słuchajcie, budzenia w ogóle ludzi na siłę. Uważam, że nie trzeba budzić. Tak, z budzeniem rodziny jest inna sprawa, bo to jest rodzina jednak na szali. I tutaj trzeba zachować się wyjątkową ostrożnością, bo generalnie zasada jest taka, że emocje, które towarzyszą mężczyznom, są inne niż emocje, które towarzyszą kobietom. I na przykład kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni.
mężczyźni są mniej emocjonalni, bardziej tacy chłodni w ocenie. Ja mówię co do zasady, bo wiecie, i tu są różni ludzie. I na przykład dla kobiet mniejsze ma znaczenie to, czy jest kobieta, czy jest prawdą coś, czy nie. Dla kobiet bardziej, zaznaczam, że generalizuję, dla kobiet bardziej się liczy poczucie bezpieczeństwa i tam, czyli to poczucie, że rodzina jest w całości i tak dalej, że jest zachowane wszystko tak, jak ma być, żeby po prostu rodzina funkcjonowała, niż prawda. Kobieta częściej potrafi się na przykład zignorować pewne fakty, to nawet w innej dziedzinie życia, nie? Czasami potrafi przemilczeć to, że mąż jest jakiś, nie wiem, chodzi na panienki czy coś, bo dla niej jest ważna rodzina i ona i bezpieczeństwo dzieci i ona po prostu potrafi wiele rzeczy zdusić w sobie i przemilczeć i nie analizować, wyłączyć się umysłowo, nie, z tego. A dla faceta często jest ważniejsza prawda, nie? Prawda, zasady, honor, takie rzeczy. Także nie dziwcie się czasami, że wasza żona jest nieobudzona na przykład. Nie? Bo ona inaczej pojmuje pewne rzeczy. Takie różnice z płci. Co mamy jeszcze? Maćku, jak zmienisz głos, to chętnie udzielę wywiadu na żywo. Mam doświadczenie od wielu lat. Wiesz co, nie, na żywo to ja nie wiem, czy ja potrafię zmienić. Popatrzę, czy mogę, ale możemy nagrać wcześniej i dopiero ci mogę zmienić, jak chcesz. To się da zrobić na 100%. I puścimy. Nie musi być, wiesz, na żywo, nie? Bo ja ten głos, który nagram, mogę ci zmienić potem. Dorota Barbowska. Ja to jestem w szoku, jak ta organizacja zeszła na psy. Mój wyidealizowany obraz był oparty na zupełnie innej religii. A wiesz co, ja nie wiem, czy ta organizacja zeszła na psy. Ja myślę, że mamy lepszy dostęp do informacji i największym błędem, jaki oni zrobili, to jest to, że poszli w internet i nagle się okazało, wiesz, jak w Czarowniku z Oz, że to nie jest żaden wielki czarownik, tylko jakiś stary dziadek za kotarą stoi i kręci broadcastingi, nie? I odczarowali, tak jak wcześniej towarzyszyło im jakieś takie, nie wiem, pewien mistycyzm czy coś, jakieś tajemnicze ciało kierownicze, tak teraz zobaczyliśmy, że to po prostu jest 8 niezbyt inteligentnych starych dziadków, no. Tak po prostu się stało i teraz już taka kula śnieżna się zaczęła toczyć, coraz więcej osób zaczęło się budzić, coraz więcej osób, którzy mają wiedzę, zaczynają tę wiedzę udostępniać innym i tak to się toczy, nie? Myślę, że to jest taki mechanizm. A brudy to tam były zawsze. Zawsze były brudy, jeszcze większe pewnie, bo teraz po prostu wiedzą, że muszą się bardziej pilnować, a kiedyś to nie przewidzieli, że będzie internet. Wiosenny wietrzyk, to ja chyba mam coś z faceta. No możesz mieć, słuchaj. To nie, to jest po prostu generalizowanie, no nie? Po prostu tak kobiet częściej ma, więcej kobiet ma niż mężczyzn i na odwrót. To nie znaczy, że nie masz facetów emocjonalnych, którzy nie myślą w ten sposób jak reszta facetów, albo że nie masz kobiet, które nie myślą logicznie. No. Znaczy nie, w sensie nielogiczne, tylko że no te wartości prawdy są dla nich ważniejsze niż poczucie bezpieczeństwa. Po prostu jesteśmy inaczej zrobieni, mężczyźni i kobiety. Różnimy się od siebie i tak to funkcjonuje. No, jeszcze dzisiaj rozmawiałem z tym moim znajomym, słuchajcie, nie mogę mówić więcej szczegółów, ale wiesz, wiecie, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę, kiedy zostaliśmy świadkami, to były, słuchajcie, lata 90., tak, ja w 98 roku chrzest wziąłem, to w Polsce no co było? No generalnie syf był w Polsce, nie? Ja nie było jakiś tam żaba za bardzo perspektyw, szaro, buro, ponuro, nowy powiew takich amerykańskich religii, jeszcze rodziny, wiecie, jakieś tam nie za dobrze się działo. Moi rodzice się rozwodzili, inni tam mieli w rodzinę, nie wiem, jakichś alkoholików albo jakieś też jakieś inne patologie. No to widzicie na zebraniu takie rodziny, które są w
porządku na pierwszy rzut oka, nie? Przychodzicie na zebrania, tam wszyscy ładnie pod krawatem, żony umalowane pięknie, mężczyźni w garniturkach, dzieci w ząbek czesane. No to jest taki zupełnie inny obraz na przykład niż tej patologii, jaka się wokół nas kręci, nie? I sobie myślicie, kurde, no ja tam muszę należeć. Jaki mi przywilej spotkam? A potem się okazuje, że jak bliżej już poznajecie, już zainwestujecie, no to się okazuje, że no tu problem jest. No tam problem jest, wiesz, ale on jest wykluczony. O nim to już nie słyszymy, nikt nie rozmawia. No bo pozbywamy się takich i izolujemy. No i jakby tak naprawdę robili poza zborem, to by pewnie tak samo wyglądał ten idealny świat. No i jeszcze poza tym nie można mówić krytycznie o organizacji. Drodzy, nie zapominajcie o lajku. Słuchajcie, jest 235 osób na tym live'ie teraz. Powiedzcie, czy jeszcze chcecie, żeby trochę został. A jeżeli chcecie, to muszę na parę minut zrobić przerwę, bo muszę trochę Jolą się zająć i wrócę najwyżej. To jest od was zależy, czy chcecie jeszcze. Bo jeżeli już nie chcecie, no to po prostu kończymy live'a, bo muszę na chwilkę do Joli skoczyć, zobaczyć jak ona się czuje. Skater team. To prawda, kobieta więcej wytrzyma dla rodziny. No tak, słuchaj. Dokładnie, no przecież zobacz. Ile masz takich sytuacji, że na przykład urodzi się niepełnosprawne dziecko, to facet zostawia rodzinę, nie? A kobieta jednak wytrzymuje to. Naprawdę, kobieta jest w stanie wytrzymać więcej często niż facet, nie? Dla niej są pewne rzeczy, inne wartości są ważniejsze. Dobra, słuchajcie, jak tam kościół od Chinki, zaraz wam powiem, jak tam kościół od Chinki, bo się progres zrobił. Tymczasem ja muszę tylko do Joli skoczyć, dajcie mi dosłownie kilka minut i będę z powrotem, ok? Zaraz będę. No, także słuchajcie, muszę się niestety zająć Jolą, ponieważ ona potrzebuje mojej pomocy, muszę jej wygrzać plecy lampą i znaczy muszę niestety skończyć, chciałem powiedzieć. Także przykro mi jest, że kończymy tak wcześnie, ale się spotykamy w piątek na następnym live'ie.
Także zachęcam was do obecności i tam możemy powiedzieć, a w kwestii mojego postępu z chińską religią, to w końcu udało mi się nawiązać kontakt z Chińczykami, ale którzy udają Polaków. Także będę w cywilizowanych godzinach poznawał tę religię i też zacząłem właśnie współpracować z pewnym księdzem, który infiltruje sekty i między innymi tą, więc razem jesteśmy, że tak powiem, zapisujemy się do tej sekty. O postępach będę was informował. No, w każdym razie wszyscy to są Chińczycy, którzy udają Polaków. Tak, i mają pełno fejkowych kont. No. Także dziękujemy wam bardzo z Jolą i